Co my tu mieliśmy? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno miałem farmienie bardzo intensywne. Tyle pamiętam. Ej, powinien sobie zaktualizować ten setup, bo mój obecny mi odrobinę nie odpowiada. A jakimś przedmiotem jesteśmy? To może skoczę od razu tutaj. Jeżeli tylko pamiętam się tam szło. Mam nadzieję, że pamiętam się tam szło. Teraz się przekonamy. Czy ja dobrze wychodzę? Bo to się szło tędy. Może jednak? Nie, no dobra, rozumiem. Cześć, sorry. To chyba jakoś tędy się szło. O mój Boże. Nie podoba mi się to, co widzę. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Gdyby istniała jakaś skala tego, jak bardzo coś mi się może nie podobać, to to, co jest tam, byłoby na niej bardzo wysoko. Boję się tam podchodzić. O Boże, oni do mnie idą. Nie przemyślałem tego. To jest wesele. Z drugiej strony to jest akurat takie fajne, ciasne przejście, gdzie w miarę pojedynczo mogą mnie bić tylko. Więc może nie jest aż tak źle. Ja nie chcę się dostać do ołtarza kowenantowego, cześć Petku, bo farmiję medale i chciałbym je wymienić na Miracla. Tylko najpierw muszę nie trafiać. O kurde, nie podoba się to, co widzę. Z tej strony nie zajdzie kolega teraz. Czy tutaj dało się spać? Czy się dało spać, ale nie do końca tak, jak bym chciał. Czy tutaj było dużo kolegów? Nie. Aha, czyli mogę to robić. Będzie bezpiecznie. Tylko jedka. Tak, na sobie dżemka dla świętego spokoju. Bo nie wierzę w siebie aż tak bardzo, jakbym chciał. Zwłaszcza, że czerwone duchy są kapkę silne. Przecież się musiałem upewnić, czy wszedłem z Covenant of Champions. Bo medale sensownie da się farmić, tylko będąc w Covenant of Champions, a to zauważalnie utrudnia zgrywkę i wolałbym tego uniknąć. Obrażenia, które się dostaje, jak się jest w Covenant of Champions, są absurdalne. To jest coś pokoju plus 50% do przyjmowanych obrażeń, bo to jest takie... Też jebnie to. Oj. Zdąża? Zdąże, nice. I tam są jeszcze kolejni, mój święty Boże, ile was tutaj. Możesz to wejść? Możesz to wejść, nice. Mam lepsze pytanie, czy da się go spadować? Jeżeli się da, to nie była to udana próba. Chyba się nie da. Albo nie umiem w timingi. Okej, chyba nie będę próbował. To nie wygląda bezpieczne. O Boże. Umarłbym od kolejnego hita. A jest szansa, żebym nie mógł go zdodżować. To było za bliskie. To było zdecydowanie za bliskie. Dusze. Pochodnia. Dżemek. Którędy się teraz szło? Raczej nie tędy. Chyba, że tędy? Nie, wydaje mi się, że nie tędy. Za rzadko bywam w tej lokacji, powiem szczerze, i dlatego nie do końca pamiętam. To się da samemu rozwalić. Tak, nice. Tylko brakuje jeszcze, żeby nagle pojawiło się, zinwajdował cię Fodlorn, nigdy wcześniej.
Okej, nie jest to podlon, no ale też niebezpieczne chlewstwo. I to wciąż nie tutaj, ewidentnie. Niedobrze. Którędy się szło w takim razie? Bo wydaje mi się, że przy ognisku je... O Jezu, to się chyba wychodziło tam przed samo przejście do tego. Do Elfen Peak. Jeżeli teraz mnie pamięć nie zawodzi, a może mnie zawodzić. Tutaj to widzę, że mogę sobie grzecznie i kulturalnie spać, a biorąc pod uwagę, jak dużo jest tu zwłok, to nie będę próbował. Dobra, lecimy tu. Moje, nie wiem, czy to nie tamtędy się idzie? Ale to zaraz zobaczę. Oni na szczęście są stagerowani na każdego fita, więc zabijanie ich jest proste i przyjemne. Swoją drogą próbowałem używać trochę tego Red Iron Twin Blade'a, którego mi tak polecano i nie podpadł mi, szczerze mówiąc. Nie ma on aż tak fajnego Twin Blade'owego movesetu i to mnie chyba najbardziej boli. Dobra, mamy to. Dołączmy do najlepszego słonecznego kowenantu. I do zobaczenia za pół godziny. Prawie jak monomaszynka. Tylko, że tutaj nie będą dawać pumeksów, niestety. Fajnie było dostać taki pumeks w Excelsach. Nie, tylko po co, ale... ciekawe, czy dostanę powiadomienie, jak wejdzie mi ranga. Swoją drogą, teraz też nie pamiętam, czy w trójce też to było tak rozwiązane, że trzeba było pojedynczo dawać medale. I ogólnie te itemy covenantowe, bo wydaje mi się, że nie, ale jednocześnie głowy sobie uciąć za to nie dam. Okej, czyli wchodzą powiadomienia, o tyle dobrze, czyli jeszcze 20. Tylko 20, nieźle. W sumie musiałem farmić ich 30 i wbrew temu, co mi pisał, nie zajęło to aż tak długo, jak się obawiałem, aczkolwiek sam proces farmienia medali jest taki strasznie monotonny i nużący, że szlak człowieka trafia trochę. Bo medale dopiął z tych żołnierzy z sokołami, których spotkamy na samym początku gry w NG+, w Brightstone Cove Seldorze i po drodze do zamku Dunglake. I mają oni dość mało szans na to, że wydobią ten medal. Więc bez wchodzenia w Covenant of Champions prędzej skończył się, aniżeli dostaniemy wystarczającą liczbę medali. Ostatni raz na streamie Sevika farmiłem sobie gdzieś tam w te medale właśnie i zdążyłem wybić całą populację Things Betwixt, zanim udało mi się cokolwiek sensownego osiągnąć. Ile? Dwa medale wtedy wyfarmiłem. Things Betwixt jest czterech sokolników. Czyli zabiłem ich tam niecałe 50, bo bodajże po 12 jest. 12? Nigdy nie pamiętam, czy to jest tak, że ich można zabić 12 razy, czy 12 razy się spawnują, czyli 12 plus 1. Przyjmując, że 12 plus 1 to liczmy tak uśredniając 50 sokolników i 2 medale, czyli jakieś 4% na medal, dość nisko. Gdzie to jest też bardzo delikatnie powiedziane. No ale to też jest coś, czym człowiek robiący 100% się liczy jako tako. Że nie wszystko jest takie czysto skillo zależne, ale
Bardziej, że... No dobra, trzeba wyfarmić, to trzeba wyfarmić, no. Wiadomo, no. Te farmione rzeczy to są głównie jakieś kowenanty, tak? Czyli coś, co teoretycznie przynajmniej da się zrobić poprzez właściwie robienie kowenantów, tak? Czyli mechanikę, którą gadaję do sensowniejszego używania niż ja to robię. Ale w momencie, kiedy się nie gra jakoś ze znajomymi i jesteśmy na NG plusach, to na przykład robienie słoneczników jest bardzo ciężkie. Nie sądzę, żebym był jakoś często przywoływany w tej chwili, gdybym podkładał znaki gdziekolwiek tak naprawdę. Jedno z nielicznych miejsc, które mi przychodzi do głowy, gdzie rzeczywiście moje znaki mogłyby mieć sens, to te Seki chyba? Nie wiem, czy jest jakieś jeszcze miejsce, gdzie mógłbym być sensownie przyzywany. Bo tak to raczej wszędzie po prostu ludzie by woleli samemu to robić. A i to z DLC-kami jest na przykład o tyle zabawnie, że często ludzie na przykład chcą tylko, żeby pomóc z podbiegiem, takich na przykład do smeltera w Iron Keep. Powinien się poskać Adyszyna z któregoś dnia ostatniego. O Boże, zostałem spetykowany? Nie, ale zostałem otruty i jestem martwy. Wracając, powinien się spotkać Adyszyna z któregoś razy. Nie gra za kiedy mi sugerował, żebym zabijał najpierw moby, zanim otworzę drzwi. Ma to więcej sensu niż przewidywałem. Nie, wciąż gdzieś w głowie mam przyzwyczajenie, że broni mają szerszy zasięg działania i rzeczywiście mają. I myślałem, że będę w stanie taką hordę bardziej ogarnąć, aniżeli takimi pojedynczymi atakami. Wydaje mi się, że czy w DS3 czy w Elden Ringu byłbym w stanie, powiedzmy, bardziej taką grupę przeciwników na raz ściąć, aniżeli tutaj. O, powiedział człowiek, który ostatnio jedyne co gra to Dark Souls 2 z gier fromsoftowych. Więc powinien być bardziej przyzwyczajony. Ej, no, right. Dobra. Czy te drzwi będą otwarte? Nie. A tym razem nie popełnię tego samego błędu. Witam. Byłem pewien, że się rozbije o drzwi. Albo jakąś inną ścianę. Dobra, pozostali będą z góry wychodzić, to na... W ich kwestii już nic nie mam do powiedzenia. Poza tym, że mogę teraz zaczekać, aż koledzy wpadną i ich poubijać. Zastanawiam się w ogóle, czy będę chciał robić podobnego rana z Dark Soulsów pierwszych. Jednocześnie, jak słyszałem, że trzeba tam też robić się przynajmniej NG plus 2, to poważnie się nad tym zastanawiam. W sensie poważnie się zastanawiam w tym negatywnym sensie, a nie że. Ej, to w sumie może nie być taki zły pomysł. A tutaj na dole było ognisko. Właśnie tak, że. Chciałem powiedzieć, że nie było ogniska i bym palnął głupotę. Bo z tego co kojarzę, w jedynce trzeba zdobyć 3 bronie z duszy Sifa, przez co. Z tego, że tam nie było asetików jako tako, to trzeba efektywnie 3 razy zabić Sifa. Czyli co najmniej NG plus 2 zrobić. Nie będę kłamał. Nie brzmi to jak ktoś, na czym mi bardzo zależy. No, zwłaszcza, że nie jestem jakimś nie jestem jakoś bardzo łasny na 100% gier, tak powiem. Pogacz mi się wydaje, czy ja idę do zamku Dunglake? Czy to jeszcze nie jest. Nie, to jeszcze nie jest ten rozjazd. To dopiero następny. Chciałbym móc już iść do Zangleik.
Miałbym się, gdyby rzeczywiście się dało. Aczkolwiek nie wydaje mi się, tak delikatnie rzecz ujmując. Mam 5 milionów na MG. Ty w sumie może? No zobaczę z ciekawości. To jest kusząca perspektywa, żeby wziąć i zobaczyć. Myślałem, że może się inna. Żeby się cyklu pani nie użyć. Ogólnie, jeżeli dobrze myślę, to powinienem na tym NG zaliczyć 2 miliony Soul Memory, żeby być w stanie wejść do zamku. Więc cyknąć mogę. Podejrzewam, że się nie da, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Hello. Dobra, to symbol of the king. I chyba jednak nie to razu. Znaczy, nie wykluczam w tej chwili, że byłbym w stanie wszamać ileś tam dusz, żeby to zrobić. Ale jeszcze nie, to nie. Zresztą i tak potrzebuję jeszcze tych. Potrzebuję jeszcze dusz z NG plus z bossów, więc. Można nawet lepiej. Cześć. Nie wiem, czy wolisz mówić Persamuraj czy Lodaw. W prawo, w prawo. Może być po temu. Spokojnie, jak nie będę zapominał, to będę mówił taki trzeba. Czy coś? No, głupie pytanie, czy... Op. Zastanawiałem się może, czy ten przedmiot, który dostajemy w DLC-ku, że widzimy niewidzialnych przeciwników, czy on przechodzi na NG+, ale już widzę, że nie. Szkoda. Co za odgłos? Czym jest ten odgłos? Boję się tego odgłosu. Ognisko było... Ognisko, doko? O mój Boże, tutaj jest ognisko. Jestem ślepy, po prostu proszę się mną nie przejmować. Dobra, czas na speeden. Czas olać dosłownie wszystko. Z Ornifex włącznie. Nie potrzebuję Ornifex. To już przerabialiśmy. Ornifex jest mi kompletnie niepotrzebna. Jeszcze raz po prostu przebiec na hama do najbliższego bossa, który... Najgorsze jest to, że jak się człowiek nad tym tak zastanawia. Ta lokacja jest śmiesznie krótka. I chyba przynajmniej tu cię trzeba to. Może tak być. Wszedłem nie w to uwierzę, prawda? Ja wszedłem nie w to wierzę. Ja wszedłem w tę wieżę? Halo? Nie powinienem wchodzić żadną wieżę? Benji? Okej, okay, od razu lepiej. Hejka. Icon. Ależ piękny tracking. Ona mnie bardzo mocno atakowała z tego co widziałem. Dobra, śmieszki śmieszkami, ale będę potrzebował się poestosować. Czy ona się tu... Nie, ona się tu nie wybuchała. O, jeden za dużo. Homing Solma. O jezu! Czy to jest Olmas, czy to są speedy? Ach.
Nie, no nie istnieje chyba coś jak homing Crystal Soul Speed albo coś ten deseń. Okej, jak patrzę na to, co ona robi, to może istnieć. A, dobra, pobiegajmy sobie chwilę. A, co, bo ją widać, jak się pod ziemią szlaje. Powiedziałem, że ją widać, jak się pod ziemią szlaje. Przestań. Przestań. Okej. Marachnie się? Yep. Pięknie mi po głowie przeskoczyła. Bo stoi w te dwa momenty i ma tak komicznie długie przerwy między atakami, mam wrażenie. Chyba jest to dla świętego spokoju. Czasem mają komicznie śmieszne, śmiesznie długie przerwy, a czasem robią to, teraz. O, chyba i twój. O, jeden atak za dużo, pożałuję tego. Nie, nie pożałuję tego. Dobra. Z niej coś było. Stał ten dan plus 2. S, zgadzam się, to było bardzo S. Dusz niestety nie było na tyle dużo, żebym mógł mieć S, ale... Nie było też aż tak źle. Dobra, przez tę lokację można po prostu przebiec. Ja pominąłem ognisko. Nie, nie pominąłem ogniska. Ognisko było tam na dole. Czy ja chcę iść po ognisko, tak? Znam swoje tendencje do wypierdalania się na losowych miejscach. Chcę iść po ognisko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że miałem relatywnie mało estusów. Ciekawe, czy skończę NG+, mając maksymalną liczbę estusów. Bo wciąż jej nie mam. Jeżeli dobrze pamiętam, maksymalnie 12. Bo upgrade chyba mam maksymalny. Wydaje mi się, że maksymalnie jest ten... Że maksymalnie jest 12 plus 5. Hello? Sięgam, nie potrafię ich trafić. Okej. Okay. Nie muszę ich trafić, jeżeli tam się wypierdalają, prawda? Dobrze? Nope. A tak, zdążyłem. Nice. Be done. Ignorowanie wszystkich możliwych przeciwników? Doskonale. Chwilę później umieranie, bo zignorowałem wszystkich przeciwników? Doskonale. A to jest ognisko. Daj ognisko. To jest teoretycznie najlepsze miejsce do farmienia tych współwesynów. Tylko jednocześnie, well, bez bicia powiem, że nie chciało mi się przechodzić tutaj bez przechodzenia tu na wizji. O, dzikus. Duże te dziki. Nie chcę się bić dużymi dzikami, jeżeli to możliwe. Au. W ogóle jedna rzecz, której się nauczyłem przy farmieniu medali, to to, że strzały tych skurwysynów takują jak absolutnie pojebane. To nawet nie jest śmieszne, jak idiotycznie te strzały takują. Dobra, na pewno da się przebiec. Idzie, mówiłem, że się da przebiec. Tylko nie wiem, czy dostałem jakiś block to piece czy coś. A nie, dostałem naszką. Znaczy, naszką Feją. Siema Feja. Bez muzyki. Feja też może pozabijać tych nieumarłych. Feja! Feja! Okej, okay, nie chcę. Rozumiem. Must I do everything myself?
To jest dodatek z NG+, jakby się ktoś pytał. W tej normalnie się tej nie pojawia i dopiero na NG+ się, takie zdarzenie ma miejsce. O mój Boże. Au. Nie wiedziałem tego. Sporo tego nie wie, bo sporo osób nie przychodzi NG+ w DS2. I absolutnie im się nie dziwię. Znasz co? I obrażenia, które tutaj zadałem, przychodzą na właściwą walkę z bossem, jakby się ktoś pytał. Więc można jej trochę HP-ków tutaj uciechać. Cool, ale jeżeli zadamy jej odpowiednio dużo obrażeń, albo wyjdziemy ze strefy, to ona znika. I przysięgam. Mam wrażenie cały czas, że mówię na IKZS. Nie przychodzę nigdy po żadnej grze. To mnie też nie dziwi. Ja jestem znacznie większym zwolennikiem robienia tego. Robienia zupełnie od zera wszystkiego. Bo NG+ ma bardzo dziwne skalowanie. Aczkolwiek akurat DS2 ma na tyle ciekawy system NG+ plusowania, że uważam, że to jest jedna z tych gier, gdzie spokojnie można ten. Gdzie spokojnie można robić NG+. Hello. Umrę. Czy jesteście gotowi na śmierć na Trolling Magusach i Kongregacji? Żeby nie było. Przy moim pierwszym przejściu w DL2 fajnie mi się to udało. Zwłaszcza jak nie na staminy. Pężny magus. Okej, czy jeszcze te dwa granki. Golden. Slabik. Slaba dają. Nice. Czy tutaj gdzieś ogniska nie było? Tutaj było ognisko, prawda? Yep, niekoniecznie tam na dół, ale tędy. Prodogo, jeżeli będziecie szczepiać, że nie wydaje dusz, po ostatniej sekcji farmienia pewnych niewyjaśnionych rzeczy, każdy poziom kosztuje mnie już około 80 tysięcy dusz, więc to nie jest tak, że mogę jakoś bardzo łatwo wydawać. Dobra, czas zadać sobie egzystencjalne pytanie, którego nigdy nie pamiętam. Sięgam, jedna rzecz, której nigdy nie pamiętam. Do tej lokacji. Jak się najszybciej idzie do tej. Okej, chyba tędy najwyraźniej. O, zabiłem sobie bardzo fajny strategię. Zawsze możesz kupić milion dżemów. I mean... Jeżeli speedanuję lokacje, takie które robię, to nawet kupowanie jakiejś dużej ilości dżemów nie jest aż takie konieczne. O Boże, czerwone. Ten co w więzieniu już był najgorzej. Chciałbym, żeby pająki się do mnie odpierdoliły. Zanim się zacznę z nim bić, ale to mi chyba nie grozi. Au! Dobra, chyba muszę przestać się lokować, bo to mi nie wyjdzie, jak będę się lokował. Paradoksalnie, sporo walk z dużą ilością przeciwników dużo lepiej jest robić bez lokowania się w ogóle. Au, umrę. Jeżeli to będę robił tak dalej, to umrę. Estus. A, dobra. Ciach. Ciach. Jeszcze trzech przeciwników. Ja myślałem, że mnie zaatakuje. A, chciałbym pająka uciechać. Ej, dobra, mogę się z bokiem bić. Hello.
Powiem wam tak, od farmienia zabójstw na inwaderze w dzwonnity można sobie wyrobić bardzo dobre timingi na parowaniu. Przysięgam, kolejny pęk. Idę tutaj dalej. Nie, serio, tam to jest jedna z wygodniejszych opcji do zabijania go. Bo przecież ich ma jakieś, nie wiem, 3,5 tysiąca HP też kia. I bicie go normalnie po 300 AU nie jest najefektywniejszą opcją, że się tak delikatnie wyrażę. A, Human Effigy w sumie mógłbym je łyknąć, ale chyba nie na tym. No, niestety nie na Dawince. Nie, bo tak spojrzałem, że nie mam pełnego HP w sumie. Czemu nie mam pełnego HP? Czy to dlatego, że umarłem? Nah, can be. Teraz tylko wyjebać się na naszce i będę lekko odnerwowany. Zawsze mam wrażenie, że to jest jakiś fajny skrócik, jak można bardzo szybko spaść. Ale nigdy nie pamiętam, jak to się robi. Nie chcę ryzykować, więc chodzę powoli, tak jak Pan Bóg przekazał. Powiedział Shinji, poszedł się wyjebać na ten dół. Dłużej. Tu jest. Zdążę czy nie zdążę? Mogę nie zdążyć. Zdążę. Coś tutaj jako palat. Najpierw pająki. Najpierw pająki. Potem się martwię walką z złotem. Chociaż. Ulala. Chyba będą najpierw pająki, też czuję. Trzeba jednocześnie uważać, żeby laserkiem nie dostać. Chciałbym, żeby ten laser działał na pająki. I muszę uważać, gdzie ona jest przodem ustawiona. Czy ja się wpierdoliłem w laser? Doskonale. Idealnie, więc chciałoby się rzec. To będzie zdecydowanie jedna z tych walk, gdzie będę używał dżemu. Bo domyślam się, że może chwilę potrwać przez to. To jest las. Nie, to nie jest las. Ale dobra, już te. Już pająki padły, to teraz samą Freję mogę bić. Mam też wrażenie, że to jest jedna z tych walk, gdzie... O mój Boże, ile ona mi wydała! Gdzie dużo lepiej jest bić ją bez lokowania się. Dobra, to jest laser. Halo? Zapominam, że ten drugi atak jest tak daleko. Dżem, pys. Laser. Czy ja zdążę ją tutaj obiec? Nie do końca. Odejść? Nice. Mam nadzieję, że to nie jest grab. Mam nadzieję, że nie umrę jak idiota. Mam nadzieję, że ten pająk nie chce mnie zabić. Zastanawiam się, czy mając tyle obrażeń, ile my mamy, jesteśmy w stanie zabić ją bez zabijania obu głów w sumie. Nie, to odpada. Pająka widzę. Nie wyszło. Pająk, płytwo. Chcę go zabić, żeby przypadkiem mnie czymś nie dziabnął. No dobra, to powinien być dobry moment, jeżeli zdąży dobiec. A, jeszcze hit. Nie zdążę! Yep. Estus Plus. Ona mi zdaje plus minus pół HP na tego, na jednego hita. To mnie bardzo niepokoi. Weź umrzej.
Jest? Okej, one nie chcą umrzeć. Weź umrzy. Dziękuję. Tylko teraz problem jest tego typu, że wszystko to zostawiłem poza pokojem, będzie chciał do niej przybiec. I bardzo jest mi to nie na rękę. A, w sumie tam jeszcze coś zostawało, right? O. Najgorsze jest to, że jak tak się o tym pomyśli, to spójrzcie, ile czasu mi zajęło, żeby dojść do bossa. Wcale nie jakoś tak długo. Gatesowing, właśnie. Mam dziwne wrażenie, że mógłbym o tym przypadkiem zapomnieć jakoś losowo. Hello. Branczyk. Branczę zawsze w cenie. Primal Bonfire. Dawaj. Muszę się wrócić. Powiedziałem, muszę się wrócić. I przy okazji chyba Stajda odwiedzę. Bo duszy, którą dostajemy za Freję, nie powiem, że duszy Frey, bo to jest dusza, którą dostajemy za Freję. Rozróżniajmy lodowo rzeczy. Możemy zrobić sorcery, które chyba powinno mi leczyć Achika, jeżeli dobrze liczę. Trade. Crystal Soul Spear. Daj. Yep! Master of Sorcery. Learn all sorceries. Achievement unlocked. Doskonale. Jeden achievement z głowy. I wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest ten. Że to jest ostatni achievement, który mogę zrobić na NG+. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, jeszcze się upewnię w sumie z moim najlepszym dokumentem do takowania. A nie, piramant jeszcze powinienem móc zrobić. Hold up. Okej, nie zaznaczyłem sobie rzeczy. I właśnie tak patrzę, że coś mi tu nie pasuje. Nie, jeszcze Hekce powinienem być w stanie zejść na Angiebos. Jeżeli dobrze widzę. Dobra, to czas na tą najprzyjemniejszą z części przychodzenia DS2. Jak to było? Przysięgam, kiedyś ogarnę, jak się robi degatel najszybciej jak się da, ale to jeszcze nie jest ten dzień. No bo to jeszcze pytanie numer dwa. Ile razy się wyjebie, spróbując zejść do Degater? Ostatni razy mi się udało, pomimo tego, że schodziłem tą dubinką. Więc nie ufam sobie aż tak bardzo. Właśnie przez to, że ostatnio spadłem tutaj na dach, to się kompletnie wziąłem i wywaliłem. I próbując zejść z tego dachu, spadłem na dół. Mam mniej więcej też kiech, teraz właśnie widzicie. Tylko
Ostatnim razem nie spadłem tak ładnie jak tutaj, o tak powiem. Co nie, to jest jedna rzeczka i bardzo, ale to bardzo się boję teraz, jak o tym myślę. I nie jest to lokon, który właśnie zademonstrowałem. To jest to. O kurwa, co? Ja przepraszam, ale co kurwa? Te dzwony duchy tutaj? Nie wydaje mi się. Kolegowie, nie wydaje mi się, wiecie? Wiecie, takie no offense, ale może innym razem. To by na to. Ja pierdolę. Okej, żyję. Wykalkulatorowane. Nie wmówicie mi, że jest inaczej. Czeka, czeka, czeka. Czeka, czeka, czeka. To był skrócik do tego, do Degater. To jeszcze znajdę skrócik do Blackguard, czyli będę bardzo content. O kurwa, zapomniałem o tym. O kurwa, to był prawie dobry skrócik do tego, do Degater. Not. Dobra, potrzebuję pochodni. Potrzebuję pilnie pochodni. Dawaj mi to. Nie, serio, potrzebuję przypomnieć sobie, kiedy się schodziło do ogniska. Jak będę miał ognisko, to będę już w miarę content. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się schodziło do ogniska. Nie tędy. Tędy do ogniska. Chyba muszę tutaj na dół zejść. Nie jestem pewien, czy chciałem tu spadać do. Pagam, powiedzcie, czy się nie udupiłem spadając tu. Tej. Bo przysięgam, jeżeli się udupiłem spadając tutaj. To będę lekko pojazdwony. Można tu spać na dół. Okej, tu jest ognisko. Wszystko jest. Nie, wszystko jest okej. Wszystko jest prawie okej. Powiedziałbym, że wszystko jest zejdzie, bo wszystko nie jest zejdzie, bo niestety. Chciałbym wyjść na górę. Proszę, dajcie mi wyjść na górę. Ja tylko chcę moje ognisko. A nie, da to mi wyjść na górę. God damn it. Okej, okay, że przejdziemy normalnie, bez skania pierwszego ogniska w Degater. Jak też można. Dojdzie oszczędzi, po czym zaraz się wyjebie. Wait for it. Ja pierdolę. Wy chyba sobie żartujecie w tym momencie. Ta lokacja jest przekręta na NG+. Ta lokacja jest absolutnie przekręta na NG+. Nie, powiedz mi, że tam jest kundel. Absolutnie mnie to nie rusza. Hello? Ty też mnie nie obchodzisz? Czy mogę po prostu ciemno? Dziękuję. Czy kolega będzie wchodził po drabinie? Będzie wchodził po drabinie. Nie wydaje mi się, kolega. Dobra. Zgadnę sobie parę rzeczy, skoro już tu jestem. Ktoś mi teraz też w plecy wbije pewnie. Ależ taka jest czasem przewidywalna, matko boska. Nawet nie blisko, no a branch się zawsze przyda. W ogóle zabawna sprawa związana z branchami. Jest ich dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby wszystko odblokować. Nawet nie wiecie, jak lecieć, żeby tutaj przeskoczyć. To jest coś, czego wiem, że nie powinienem robić, ale jednocześnie straszliwie korci. Wiecie, co jeszcze mnie korci? Żeby rozpierdolić każdy posąg, który bijcie. Fullback? No nie powiem, jak spadnę, to umrę. I wolałbym tego nie robić. No ważne, że jeżeli tutaj przeskoczę, to spadnę tam na dół. Nie chcę tego ryzykować. Mogę za to spaść tu na dół. I stracić przy okazji pół HP od trucizny. Moja ulubiona część robienia w tej wspaniałej lokacji. A tu gdzieś zaraz powinno być drugie ognisko, jeżeli dobrze myślę.
Czy źle kojarzę? Jakby to co jest mimik? Blackfire bombki. Fire bombki zawsze w cenie. Au. Zostawcie mnie. O kurde. Co ty tu robisz, kolego? Też może spaść na dół? Nie. On nie chce spaść na dół. On chce mnie zabić. Został mi jeden Estus. I 4 godziny torcza. Okej, 4 godziny torcza brzmi jak coś, co nie powinno wystarczyć na chwilę. Posłuchaj mnie. Oh my. Kocham tę lokację. To? A? Rozumiem. Rozumiem. Kocham Degater. Najlepsza z lokacji. Nigdy nie byłem w lepszej lokacji niż Degater. I swear. Coś mnie tam jeszcze strzelało z boku. To jest górny mostek. Czy górnym mostkiem się nie szło dalej? Chyba tak. Chyba pół HP na hita, nie jest źle. Wszystko zgodnie z Keikaku. Tutaj można było zeskoczyć. Albo i nie można było zeskoczyć. I guess. O Boże, kolejny kundel. Co mi tyle zdało? On się tak odmachnął? Jak to wyglądało? A i nie widzę nic innego, co mi mogło tyle zadać. Czy on ma jakieś dwuhitowe combo najwyraźniej? Na które muszę uważać? Ulala. Najgorsze jest to, że wziąłbym najchętniej... Ja umrę w takim tempie. Muszę chyba chwilę pobiegać. Don't mind me. Ała! Holy fuck. Au. Ach. Nie wiem, jakim cudem udało mi się go tak intensywnie nie trafiać jak do tej pory. Ważne, że jest to już za mną. Ważne jest też, że nie wykonam tego skoku tutaj. Wiecie co? Okej, okay, powinienem być w stanie wykonać ten skok. Jeżeli niczego nie spierdolę. Jeżeli uważacie, że to była desperacja, to powiem wam, że macie absolutnie rację. I nawet nie będę z tym dyskutował. A tu gdzieś było ognisko, by the way. Okej. Okay. Jak jestem przy ognisku, to już jestem w domu. Trochę za bardzo optymistycznie w dół spadam, ale kto by się takimi debiazgami przejmował? Ogólnie tutaj wystarczy, że na sam dół spadnę. Nie w ten sposób. Well. Padłem na dół, zgodnie z tym, co chciałem zrobić. Tylko nie do końca tak
Jak chciałem to zrobić? Okej, teraz to przespeedanować jeszcze bardziej, zakładając pierścień do tego używany. O kurza. Au. A propos optymizmu, ej. Potrzebuję tych 170 tysięcy dusz. Czy potrzebuję tego wszystkiego, co to jest? Wyliczone, a nawet wykalkulatorowane. Halo? Przerwało mi animację wchodzenia w mgłę. To było interesujące. Dobra, i teraz czas na egzystencjalne pytanie. Czy chcę rzeczywiście odblokować drugie ognisko? Czy pozostawać przebiec na Hama? Jeżeli ktoś mi powie, że przez to lokat nie przebiegać na Hama, to powiem, że ma absolutnie rację, ale jednocześnie udowodni mu, jak bardzo się myli. O, a któż to? Kolego. Kimże jesteś? Pierwszy raz cię widzę. Powiem tak, to, że pojawił się Forlorn, ma jedną dużą zaletę. Nie pojawił się inwaderzy tutaj. A Forlorn jednak aż tak szybko nie biegnie. Cześć, a ten. Dobra, czas pokrążyć wokół przeciwnika, co Heiges? Uważać, żeby w ogień nie wejść, bo to boli. Skadle to ten. O mój Boże. Wyobraź sobie, że Derotyn nagle używa tego. Waterfowla. Tym swoim tasakiem. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Ulala. Nie będę kłamał, obejrzałem, kiedy dostałem od DTS-a znacznie wyższe niż się spodziewałem. Czemu mi dodał jakieś 3/4 na hita? Czy mi się wydawało? To było za szybkie. Za szybko się w niego zalowałem. On może też taki atak dojść. Czy on będzie wybuchał? Chyba tak. A nie, on sobie coś wyzwał po prostu. A to whatever. Jeżeli chcesz być bardzo kooperatywny, to spoko. Nie będę cię bronił. Gdzie było to głupie przejście? Nigdy nie pamiętam, gdzie ono jest. To jest, ja wiem, że jest w tej lokacji i nigdy nie pamiętam, kiedy się idzie dokładnie. Ten? Nie, tędy, chyba. Skrzynka. Ta nie jest mimikiem, dzięki Bogu. Tutaj chyba Aldia będzie. Bup. Cześć, Aldia. Ja by się uprzeć, no bo mógłbym nawet z nim nie gadać chyba. Jada. Young Hollow Thick Thick Last. Now the real fight begins. W ogóle nie wiem, zawsze mam takie ogromne skrzywienie, jeżeli chodzi o to, w jakim momencie Soulsów jestem. I wydaje mi się zawsze, że pokonanie tej pierwszej czwórki bossów to jest dużo więcej niż połowa gry, a tak nie jest. Nie wiem, z czego to wynika. Doing Fork Throat.
Okej, ja dobrze idę, prawda? A, bo ja w ogóle przy tych drzwiach byłem. To mało. W sensie ostatnio jak ten. W sumie to wie co. Póki jeszcze mam duszę i ich nie straciłem w żaden głupi sposób. Czy ja właśnie... God damn it, byłaby taka stuluwa. Póki jeszcze mam duszę i ich nie straciłem, to pójdę po heksa. Tylko czekam na jakiegoś azylu osobu przywalę Sejdowi, bo się odbije od ściany albo coś. Daj mi numbness. Hold up. Według mojej zapiski powinien mieć wszystko i niepokoi mnie to. Bardzo mnie to niepokoi. Ooh, baby. Czas i czego mi brakuje w takim razie? Zaraz się okaże, że brakuje mi jakiegoś ważnego heksa, który był do zdobycia wcześniej. Heks, dwa. Da. Wyrzucę sobie na drugi ekran na chwilę. Czyli po kolei. Dark Orb, Dark Hail, Dark Fog, Affinity, Dead Again, Dark Weapon, Whisper of Despair. Repel, Twisted Barricade. Scraps of Life. Dark Storm, Resonant, Great Resonant. Climax. Resonant Flash Weapon, Life Drain Patch, Profound Steel. Opowiem wam świetną historię, co wy na to? Nie mam dwóch heksów z DLC-ków. Niepokoi mnie to. Bardzo mnie to niepokoi. Zwłaszcza, że są z najgorszych DLC-ków. Shit. No dobra, no nie mam to, nie mam, no co ja mogę powiedzieć? Trzeba będzie to nadrobić. O, nie będę robił DLC na tym przejściu. Żeby nie było, wciąż nie mam zamiaru robić DLC jako taki. Ale jak są rzeczy do zebrania, to je zbiorę, no. Nie wiem, czemu to kompletnie pominąłem. Oh well. Kurwa, klucza nie mam. Bo to tu było chyba. Oh my, czyli będzie to wymagało ode mnie dużo więcej pierdolenia się niż myślałem. Baaaaaak! O, ale tyle było z planu szybkiego zrobienia NG+, I guess. I mam dziwne wrażenie, że mogę po prostu użyć tego piórka, ale już jestem. Jeszcze mentalnie nie wybuchłem, ale dajcie mi jeszcze chwilę, będę tego blisko.
Czemu chciałem użyć Flame Battlefire, zamiast się odpalić od ogniska? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to nie był ten pierwszy spadek, tylko drugi spadek. Nie ten. Cześć. Właśnie, cześć. Nie, to nie był ten spadek. Jest locked. Czyli to był ten pierwszy spadek? A może to tutaj się schodziło? To chyba to się schodziło, no. O Boże, czy on do mnie przyjdzie? Nie, nie ma szans, żeby do mnie przyszedł. A zrobimy to na spokojnie. Nie ma pośpiechu. Najgorsze jest to, że ja im będę zadawał śmieszne obrażenia, tak naprawdę. Wbiegłem w to, by the way. Nie podoba mi się to, że blokują mi przejście do mojej bezpiecznej kierówki. Niepotrzebnie podbiegłem? Nie, spokojnie, jest okej. Okay. Któregoś dnia mnie tak trafią. Ale to jeszcze nie jest ten dzień na szczęście. Hello. Dajcie może tu podejść, bo jesteście daleko. Tylko czekam, aż ten Wiktor do mnie przyjdzie. Momentalnie czuję się, jakby coś mi tutaj bardzo intensywną motorolką śmierdziało. Ale kto by się trzymał takimi drzwiami? Dawaj klucz. No, racja, teraz piórka nie użyję, bo jest invader. Czy ja mogę użyć Dark Signa? Rozumiem, rozumiem. Ale na szczęście jest bardzo prosta metoda rozwiązania tego problemu. Dla człowieka, który nie przejmuje się poziomami. Najłatwiejszą metodą byłoby zrzucenie invadera tutaj, żeby do niej przyszedł. Drugą łatwiejszą metodą jest zrobienie tego, I guess. Mówię, to nie jest tak, że mi jakoś bardzo zależy na duszach w tym momencie. Wszystkie interesujące mnie statystyki mam w tej chwili softcapowane. Więc nawet nie jest tak, że... że te poziomy cokolwiek mi będą sensownie dawać teraz. Co najwyżej punkty w staminy, ale to też nie jest jakiś zauważalny przyrost. Także to czy ja to sensę, czy nie, to żadna różnica. Chyba, że ktoś może powiedzieć, o, będzie ładniej wyglądać. I oczywiście, no mógłbym wrócić na górę, się z nim poużywać, ale bez bicia, nie chciało mi się. Bo tam była ta śmieszna winda w pokoiku obok, która prowadzi. A to wciąż musiałbym tam wrócić, używać się ze wszystkimi mopkami, co cisną, nie zdziwiłbym się, jakbym i tak się wyjebał. Daj rzeczy.
Nie ty. Daj rzeczy. Jest grane klucze w tym jebanym cupie, prawda? A jak już to jestem. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Great Lightning Spira. To jeszcze w sumie jedna rzecz. Okej, dobra. Musiałem sprawdzić, gdzie jest klucz do drugiego DLC. Ale na razie mogę skoczyć do pierwszego. Tylko. Będzie to ode mnie wymagać po raz kolejny przebiegnięcia do pokoju z Atenem. To jest dokładnie to, czego potrzebuję, panie życiu. Czy ja będę mógł tu wejść, jak nie ma Datena? Najwyraźniej. O tyle dobrze. Nauczka na przyszłość. Na wszelki wypadek sprawdzać się, czy na pewno wszystko zebrałeś na NG0, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli już jesteś w takiej sytuacji, to weź po prostu otwórz sobie DLC-ka i zgarnij ognisko w środku. Mógłbym sobie oszczędzić przynajmniej jednego podbiegu. Już widzę, że będę łuku potrzebował, to na pewno. Łuku spoko, pytanie czy mam strzały. Jakieś mam. Na wszelki wypadek sobie flaszkę. Może być niczyny. Znaczy właśnie wydawało mi się, że wypisywałem sobie dosłownie wszystko. I rozpisywałem, że to na NG0, to na NG+, i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj się tak właśnie zastanawiam, z czego to wyniknęło, jak tego. Zanim zapytacie, nie chcę mi się bić bossów na NG+ach. A już na pewno nie z tego DLC-ka. Jedyny DLC, który mógłbym rozważyć zrobienie bossów na NG+, to Iron King, bo tylko u Iron Kinga moim zdaniem byli fajni bossowie. A Sunken King i Ivory King mogą iść się pierdolić? Nie, serio, jeżeli chodzi o jakość DLC-ków, to DS2 zdecydowanie nie szczyci się, że tak to ujmę. Jakby nie będę mówił, że DS3 też ma samych dobrych bossów w DLC-kach czy coś, tak? Albo że DS1 ma samych dobrych bossów w DLC-kach, bo w obu przypadkach musiałbym skłamać, tak mówiąc. Jestem naczelnym hejterem Artoriasa, proszę nie bić. Jest to skill issue, zdaję sobie sprawę i nie przejmuję się tym, będę hejcił. Tak samo jak nie jestem wielkim fanem Wilka z Ariandel. Ani Twin Princeów z Ring City. Znaczy Demon Prince'a.
Boże. Nie chciałem tego opuszczać, ale... Niech będzie. No, ja myślałem, że go dziabnę od tyłu. Nie, to razu. Wracając jeszcze do pytania, myślisz, że to wciąż mimo wszystko są pojedynczy bossowie tak naprawdę? Jeżeli chodzi o narzekanie, a w DS2 to jest bardziej... Mam trzech... Trzech? Dwóch. Dwóch bossów na dziewięciu, gdzie powiem, że rzeczywiście ich... O mój Boże, to trafiło. Nie wierzę. Że mam dwóch bossów na dziewięciu, gdzie mogę o nich rzeczywiście powiedzieć, że ich lubię. Więc no... To jest trochę jednak inny poziom. Najgorsze jest to, że przydałaby mi się mapa tej lokacji. Czy istnieje coś takiego jak mapa tego? Jak mapa tej wspaniałej lokacji? O kurwa. Istnieć istnieje, ale powiedzieć, że jest czytelna, byłoby sporym nadużyciem. Znaczy nie, moim głównym problemem jest to, że ona jest po japońsku i że jest w dość niskiej rozdzielczości, więc nie będę kłamał, jest dla mnie mało czytelna w tej chwili. Dlatego będę musiał chyba ją pobawić trochę, samemu chodząc i zwiedzając. Chciałem powiedzieć, że chciałbym nie odwalać pokonów, ale odchuję dzisiaj, bo się za dużo. Tu się da skoczyć. Jestem pewien, że tu się da skoczyć. Słynne ostatnie słowa. Okej, udało się. Jestem dobrym graczem dzisiaj w platformówki. Wyjątkowo. Znałem, że ci okaże się, że nawet mi się to nie przydało, ale... Holy fuck. Wiedziałem, że przychodzenie tu nad NG+ to był zły pomysł. Bo tutaj wracamy na początek, jeżeli dobrze myślę, więc to... Ale nie powiem, że mija się z celem, bo nie jestem pewien, czy wrócę legitnie. Więc po prostu sobie rzeczywiście wezmę i tu spadnę. Zaszkodzi mi to, na pewno nie zaszkodzi. Okej, czyli tutaj można spaść. Właśnie tak się zastanawiałem, na ile to jest bezpieczne i dlaczego wcale. A propos bezpieczeństwa. Nie, no tutaj da się zejść. I chyba dosłownie zejść. Jop. Doskonale. Tutaj byłem, tu mogę zejść na dół, tu nie byłem. Oczywiście zdaję karty. A póki co karty, które dostałem, były absolutnie katastrofalne. Umrę. Wiem, że powtarzam to trochę za często, ale widzę, ile bywam. Chciałbym, żeby życie zdawało karty kredytowe jeszcze najlepiej takie wypisane na mnie i mające dużo pieniędzy na koncie. Nie no, jak mówisz ujemne, no to nie, no tak się nie godzi. Okej, to jest jedno. Gdzie jest drugie? Bo tutaj... Pamiętam, że próbowałem to robić wielokrotnie i tego się nie da przeskoczyć, albo wymaga to bardzo precyzyjnego skoku. Mogę zawsze spać po prostu, też jest opcja. To chyba tędy się robiło.
I czym ty jesteś mi powiedz? Czy tam mi odblokuje jakieś przejście tutaj? Kind of? Sort of? Maybe? Trochę tak to wygląda, ale... Na pewno mogę tutaj spać, ale... Co tutaj jest? To jest miejsce, w którym już byłem. Chyba. Nie, to nie jest miejsce, w którym już byłem. Okłamuję was. Ależ to cholerstwo bije. Boję się pomyśleć, co by było, gdyby tutaj ten. Gdybym był tutaj z Covenant of Champions. Czekam na Europa też, by kupić Gravity Seas. Właśnie ostatnio też słyszałem sporo dobrego. Może kiedyś zerknę, jak mój backlog się ruszy jakoś bardziej niż robi to obecnie. Bo to, co mój backlog robi obecnie, to jeden wielki rzecz. Tej jumping and the shortcut. Oj, tak, tak. Ale bym wskoczył. To nie wygląda jak skok, który jest wykonalny. To absolutnie nie wygląda jak wykonalny skok. Jedyny skrót, jaki tam widzę, to prosto do mojej śmierci. A tego nie chciałbym ryzykować. A co bym za to chciał, to drugie ognisko znaleźć tutaj. To jest jedna z lepszych miejscówek, jeżeli chodzi o możliwości plątania się, przysięgam. Nigdy nie potrafi się to jakoś porządnie odnaleźć. Opływa. Na bolt. Jeszcze jeden Estus? Co nie wiecie co? Bo coś tam mam. Boże, oni nic tego nie dostają! Okej, coś dostają. O Boże, jeszcze mnie strzelają. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Nie czuję się tu komfortowo ani bezpiecznie. Ja tylko chcę znaleźć ognisko. Czy wymagam aż tak wiele? Wierząc w item. Nie widzę żadnej wizji przedmiotu. Tu się schodzi już dalej, ale dalej to nie jest miejsce, do którego chcę iść paradoksalnie. Bo potrzebuję ogniska. Dajcie ognisko. Odpojrzono jest tutaj na górze. Au. To trzeba jeszcze pamiętać, jak się na tą tak zwaną górę dostać. Tutaj mogę co najwyżej na dół spaść. A to nie jest to, co chcę osiągnąć. No pamiętam, że te słupy się jakoś... Jezu, przestańcie do mnie strzelać! Pamiętam, że te słupy się jakoś podnosiło i się po nich wchodziło. Chyba w ten sposób. Trzeba wszystkie podnieść, wtedy to będzie... Ale tak całkiem podniesione i będzie można wejść do ogniska. O Boże, jeszcze jeden kolega się za mną pojawił. Menogusta. Zużyję to... zapas tych live jamów w takim tempie. Co ja biedaku w szulwie robię. Zabawna historia. Myślałem, że wybrałem wszystkie hektary, a okłamałem samego siebie i ciebie przy okazji. Więc nie ma jednego z Iron Kinga i jednego z... jednego z Sun Kinga i jednego z Ivory Kinga. O, brakuje mi dwóch.
Sam Kenny Ivory. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. A mnie wyhejcie. I know, right? Nie. Uwierz mi, ja teraz hejt samego siebie dużo bardziej niż się wydaje. Chciałem powiedzieć, że jak on mnie będzie w stanie mnie trafić, to będę słony. Oj, tak, tak. Kamienne tabliczki przewidziały, że nie znajdę heksów. Oj, tak, tak. Karma za dobre rady, które były mi udzielane, zgadzam się. To taka wspaniała karma, że aż bym puścił tą wspaniałą karmę w tej chwili, ale nie chcę dostać copyrightów. Czy coś? Dobra. Chyba tak się robiło. Przysięgam, jeżeli się okaże, że ja musiałem wejść jakoś na któryś z tych słupów, to będę lekko nieusatysfakcjonowany. No i więcej jest ta szansa, że musiałem to zrobić. Chyba, że stąd się dało. To nie wygląda, jakby stąd się dało. Nie chcę ryzykować. W razie czego wydaje mi się, że będę mógł spać, więc dobra. Mam lepsze pytanie w sumie, czy ja z dołu będę widział to cholerstwo? Powinienem być w stanie to zobaczyć z dołu. YOLO? YOLO Swaggins? Yolo Swaggins. Podpowiadanie czegokolwiek w DLC-ku to jest proszenie się o kłopoty, więc whatever. Dobra, gra mi sugeruje, że zanim się wejdzie na słupy, to powinny być jakieś statue z czerwonymi oczyma. Bo to chyba jest to ognisko. Beware of Trio. O mój święty Boże. Nie przypominajcie mi nawet o najlepszym Trio w DLC-ku. Dobra, spróbujmy zejść na dół. Zanim wejdziesz na platformę do ogniska, zobaczysz statuę z czerwonymi oczyma. Nie chodzi chyba o... Right? No i co statuę z czerwonymi oczami? Nie, ona nie ma czerwonych oczu. One jedyne co mają to gówno w sobie. O mój Boże. Uwielbiam niezniszczalne statuje z Poisonem. Spoko, spoko, no problemo. Gdzie mogły być statuje z czerwonymi oczyma tutaj? Bo nie widziałem żadnej. Twinkling Light a Night. The projector but below. A, okej. Okay. Czy ja mogę... Netpass wziąć? Nope. Czy ja mogę to tak trafić? Nie.
Czy ja mogę w nie rzucić? Tym? Jest? To chyba muszę bardziej w boku przejść. Halo? Na czym to cholerstwo się zatrzymuje? Ja nie chcę pytać, na czym to się zatrzymało, ale pytam. Za nisko. Niedobrze. Boję się chyba najbardziej, że... Że będę za blisko krawędzi i... Okej. Jeżeli teraz mi powie, że nie mogę w to trafić. Jak żyć? Kiedy się nie da? Moi ulubieni przeciwnicy. To jest kurwa. Nasz trip. Tam jest Walk of Peace. Czym ty kurwa jesteś? Nieironicznie nie wiem, czym to jest. I się boję. Anyway, mam to, po co przyszedłem. Mogę stąd wychodzić. Jak już mówiłem, nie zamierzam robić większej części tego DLC. O, spójrzcie, to przeciwnicy do farmienia medali. Ciekawe, czy dostanę jakiś kurwa medal? Za każdy wydobnięty Sunlight medal idę wypić kieliszek czegoś. Jeszcze nie wiem czego, ale czegoś. Miejcie nadzieję, że nikt nie wydobi. Ja przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, to medali, jest? Cześć, jak tam było, dzięki. Widzę, że smaczniąko.
Zastanawiam się, co nie te drzwi by mnie teraz przepuściły. Ojo. Ojo! Okej, okej, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Już mnie tu nie ma, już sobie idę. Proszę się na mnie przejmować. Żartowałem, tutaj się mogę fajnie bić chuje. Tak żałuję, że ten przedmiot do widzenia duchów nie przychodzi na NG+. Przydałby się. Bartek zadowolony, ja też zadowolony. A to najważniejsze. Dobra, otwieraj. Czemu ja tutaj wszedłem? Właściwie, jeżeli nie ma klucza? To nie było ogniska, prawda? Op. To wychodzę. Klucz do DLC-ka jest w zamku, więc niedaleko, tylko najpierw muszę przejść zamek. Nie dojść do zamku. Słabość koni. Moje hold up. Ja zawracam. Nie chcę zawracać. Zawsze po tych pseudoschodkach rozpoznaję, że zawracam bądź nie. No, jakie fajne duchy gracze. Ha, 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 żartowałem. Chuje. Nie chcę mi się z wami bić. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym wbijam 3 miliony soul memory na tym. Na NG. Plus bez zabijania jakiegokolwiek bossa. Domyślam się, że odpowiedzią jest nie, ale jakaś część mnie gdzieś tam po cichu liczy, że może jednak. Ało, tam mnie jeszcze trafiło. Ało, tam mnie jeszcze trafiło. Okej, okay, to ostatni tak akurat nie jeszcze, bo mnie w oczywisty sposób trafiło. Ja paść mieszkować musiałem. O, ten to by tylko hejcił co te dwa, ja nie wiem. Jak tak można? A potem będzie mówił, o, moja ulubiona część Dark Soulsów, tego nigdy nie powiem. Spokojnie, z moich ust nie usłyszycie opinii twierdzącej, że Dark Souls 2 to moja ulubiona część serii. To nie było ogniska, prawda? Nie, to nie było ogniska. Czy ja mogę przebiec obok nich? Mogę. Masz, oni wiedzą, że ich inaczej. I wciąż będę się upierał, że wolę grać dwójkę niż jedynkę. O mój Boże, Invader. Znaczy Invader. Duch. Z dużym młotkiem, co mi się bardzo nie podoba. Ulala. Trochę dużo to chyba, że nie będę kłamał. Jeszcze te słoni mnie gonią. Powiem wam, że jestem w bardzo niekomfortowym położeniu. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie? Zabiliście razem od nich, czy nie? Nie! Powiem więcej, w dużej mierze ją olałem. Zapytacie pewnie. Ilu przeciwników można zabić? Najwyraźniej odpowiedzią będzie tylu, ilu będzie trzeba.
No, myślę, że ten drugi co podpalenie, czy one są na czas? One są na czas, o mój Boże. Nie podoba mi się to. Ulala. To było trochę zbyt optymistyczne, jak jest. Chciałbym jakoś tą całą hordę ogarnąć, żeby mnie nie goniło w takiej ilości. Kurde syna. To jeszcze nie widzę, jak mogę sensownie to zrobić. Crowd control nigdy nie był moim atutem. A, to domaknięcie się młotem jest szybsze niż myślałem. Może? Powinienem. No i z tych gnojarzy ma jeszcze... O Boże, to było niemądre. Ma jeszcze... za dużo HP, tam nie zastanawia. A? Oj. Zabiję go za daleko, naprawdę? Dużo ich tutaj, nie powiem. A, najgorsze jest to, że po drodze nic nie było. Więc całą drogę od nowa trzeba przebiec. Jestem na 90% pewien, że powinienem jakieś ognisko w jakiś głupi sposób. I że tylko dlatego nie było żadnego ogniska po drodze. Właśnie stoi to było, jakby tutaj trzeba było za każdym razem ten. Takie te drzwi się otworzą. To było frustrujące. I dzięki Bogu, że ścianie. Tylko z drugiej strony, jeżeli tak mówię, że miałoby gdzieś być ognisko, to nie wiem gdzie nawet, więc chyba rzeczywiście nie było żadnego. Długi ten podbieg, nie będę kłamał. Pewnego dnia umrę wszystkie. Ulala. Okej, nie bijesz, to nie. Chciałem dać mu szansę się wykazać. On nie chciał. Stał jak słup. Uznał, że to był zbyt piękny zamach i on już nic więcej nie zrobi. Takie jest moje zdanie. Jakby chodź tutaj pada, jest jakieś ognisko. Nie no, nie ma chuja, żeby tutaj było ognisko. Nie ma też chuja, żebym zjebał to tym razem tak samo mocno jak ostatnio. No właśnie, muszę... Czemu drzwi się otworzyły? Oni będą za mną biegać? Czemu te drzwi się teraz otworzyły, jak ostatnio się nie otworzyły? O da. Lik? Nie chciałem, żebyś backstabował. O Boże. Błędy zostały popełnione. Nie myślałem, że on za mną przybiegnie. Guys.
Dwóch prześladowców. Proszę nie mówić mi takich brzydkich rzeczy. Ja wiem, że czasem się mówi szepcze mi brzydkie słówka, ale to nie są jedne z tych słówek, które proszę mi szeptać dzisiaj. Jak daleko mogę pobiec, żeby czerwoni przestali mnie gonić? To mnie zastanawia. Kurwa. Okset nie żartował. Holy fuck. Zapomniałem o tym. Bez bicia powiem, że zapomniałem o tym. Te drzwi. To będą te drzwi. To nie będą te drzwi. To będą te drzwi. Otwierać. Skurwysyn złotem mnie goni, otwieraj! Nie zdążę. O Boże, zdążyłem. Dlaczego on ma jakoś strasznie dużo pojazd z tego, co widzę? Czeka, czeka. Daj mi chociaż odpalić to ognisko, co? Dziękuję. Nie mogę go odpalić jako tak, zdaję sobie sprawę. Au. Au, wybiję go. Boże! Idź twój. Czym się cewi? Dobra, to mamy. Dobrze. Dwaj prześladowcy. Może jednak nie, może innym razem. Nożne strzały. Kiedyś byłem tak do... O, znam uczucie. Doskonale znam uczucie. Miałem kiedyś z Krakowa takie z smokiem wawelskim. I też kiedyś byłbym w stanie to ułożyć bardzo szybko, a teraz nie wiem, czy w ogóle bym dał radę. Nawet nie, że jakoś nie wiem, czy szybko dałoby radę, tylko czy w ogóle dałbym radę. Gothic. Jezu, czasami mam takie, że przyzwyczaiłem się za bardzo do Elden Ringa. Jak przebiegam przez takie lokacje jak Zamek Danglake, to po prostu brakuje mi jakiejkolwiek muzyki. Że jest tak jakoś dziwnie cicho. Powiedział wchodzą do bossa, I know, right? Te strzały bolą trochę, nie będę kłamał.
Chciałbym, żeby parowanie ich dawał. O, dobra, drugi szpat, nice. Peak design w stylu Half-Life 2. Jak zrobić najbardziej kreatywnych przeciwników? Wrzućmy jeszcze jednego. Ha, ha, ha. Na szczęście ten drugi jest bardzo mało wytrzymały. Jedyny problem jest taki, że atakują naprzemiennie. Ja nie jestem wielkim fanem ganków, powiedział Shinji lubiący Dark Souls 2. Wiem, wiem. Proszę im przyklaskiwać dalej. Ale ten, ale... Generalnie nie przypadam za gankami. Więc takie walki zazwyczaj są to mi zdecydowanie dłużej niż postawa przewiduje. Jestem w trakcie twojej, gratuluję. Jezu. Oj. Tak coś czułem, że się wpierdali na minę. Au. A to był zły estus? Gdzieś widziałem w ogóle dzisiaj narzekanie na to, że w walce z ostatnim bossem z jedynki nie da się Estusa używać. I w sumie kojarzę, że to jest problem, jeżeli się nie paruje. I tak wiem, że haha, nie paruje się ostatniego bossa w DS1. Jeśli nie paduje. Znaczy ja wiem, tylko bardziej takie zauważenie, że po prostu on jest na tyle agresywny i na tyle czyta inputy, że po prostu nie da się fizycznie bez używania skałek użyć Estusa. Czego w sumie wydaje mi się, że nie można powiedzieć żadnym innym bossie z serii. Ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że zdecydowana większość innych bossów daje przynajmniej jakąś szansę na to, żeby ten, żeby poszerzenie tu gdzie trzeba, goddammit, żeby w jakiś sposób się wyleczyć. A Gwen jest po prostu odrobinę zbyt agresywny na to. Jest zamknięte, czyli... O, winda nie działała. Czyli tutaj na górę musiałem iść. Pamiętam, że jak pierwszy raz byłem w zamku Zęgle, to tutaj się tak okrutnie gubiłem i nie wiem, z 4 godziny siedziałem, żeby ogarnąć się, jak się idzie. Pinamantki zdecydowanie nie pomagają w ogarnianiu tej lokacji. To prawda, ale... Hejka, patrzcie kolegowie. I nie, i trzeba było tutaj przejść, prawda? Nie pojebało mnie jeszcze. Au, piękny bleed. Umrę. Goddammit. Swoją drogą, nie wiem na ile oglądasz Shin, ale jakby się coś ciekawego działo w latach, to dawaj znać. Bo w sumie nawet włączone w tle nie mam w tej chwili. A i znowu idę, tu gdzie trzeba pomocy. To nawet nie było blisko śmiechu krewki, chyba. Nie oglądałem, mogę zajknąć.
Chciałem w Eldenie... I mean, w Eldenie a się parować bossów, what the fuck? Nie to, co w najlepszej grze z serii, czyli w jedynce, gdzie jest literalnie jeden boss do sparowania. Malenie możesz parować, Margita możesz parować, Morgotha też z tego co pamiętam. Sporo z tych pomniejszych bossów w jakichś podziemiach da się parować. Każdego Crucible Knighta możesz parować i to jest najłatwiejszy sposób na radzenie sobie z nimi generalnie. Tak, to musiałbym zerknąć na jakąś listę pewnie, bo to są piesi, którzy mi do głowy przychodzą. Oczywiście są bossowi tacy jak Malenia, których da się sparować, ale trzeba ich sparować parę razy, żeby zajść ripostę, albo bossowi tacy jak Crucible, Ty Sentinel, których da się sparować, ale nie da się ripostować. Aż nie wróć. Czy Ty Sentinela dało się parować, czy jego dało się stagerować bez riposte? Jedno z dwojga. Teraz puścimy mocnego bangera. Boję się. Auci, zabolało. Nie będę kłamał, zabolało. Cześć, koniu. Tak, już tu jestem, to go pobiję, I guess. Jak nie biliśmy go jako bossa, to możemy chociaż go pobić w ten. Tutaj. Czy coś? Nie mam staminy, by the way. Ale na szczęście się on nie, więc whatever. Shinji kolejna widzi. No clickbait. I to dwuręcznie. Panie. Na takiego konia to jednoręcznie by się nie dało. To ja mogę powiedzieć. Tidal, but I don't give up. Skeleton. O, Gargules. Doskonale. Nie chcę iść do tego Gargulesa. Nie chcę iść do tego Alon Kapitana. Tego pobić. Zawsze miałem wrażenie, że ci z maczugami mają duże przytaki niż ci z mieczami. I chyba coś w tym jest. Kurwa, myślałem, że nie robi trzeciego ataku. Fajny damage, by the way. Przypomina, że mam softcap na Wigorze. Więc przynajmniej w teorii powinienem być w stanie dużo wytrzymywać. Przypomina też, że istnieje Covenant. Przeszedł sobie, bo chyba holikak. Że istnieje Covenant of Champions, który sprawia, że dostaje się jakieś 50% więcej obrażeń. Więc boję się zapytać, jak to by tutaj wyglądało.
Jeżeli ktoś powie, że zostały tam moje dusze, to mu powiem, że ma absolutnie rację, a ja jednocześnie absolutnie mam wyjebane. Before ktoś mnie zinwajduje. Błagam, niech nikt mnie nie inwajduje. Okej. Kolego. Czy to jest 50%? Powiem ci tak, po tym co wczoraj widziałem, co mi robili falkonerzy, to nie zdziwiłbym się. No dobra, mam wrażenie, że kompletnie nie musiałem tutaj przejść. I nie jest to pierwszy raz, kiedy to mówię, wiem. Ale jak już tu jestem. Wydaje mi się, że to jest jakoś tak, że ten, że to się skaluje. Że to jest do 50%. Zależy od tego, o jakim przeciwniku mowa. I to King's Passage. To może jednak trzeba było tu przejść. No właśnie, to jest też czego bardzo mi brakuje i to mówiłem jak Cewik jeszcze to był, że fajnie by było, żeby inne części też miały na tyle rozbudowane NG+. Jakby zdaję sobie sprawę, że D2, zwłaszcza Skoller, ma samo w sobie problemy, jeżeli chodzi o umiejscowienie przeciwników, tak? Więc dodatkowo dorzucanie jeszcze więcej czerwonych fantomów w tej konkretnej grze jest nie na miejscu. Ale to jest coś, co moim zdaniem można by spokojnie przemyśleć w jakiś rozsądny sposób. Albo nawet, może nie wiem, że nie więcej przeciwników, a innych przeciwników. Że to jest jakaś opcja. Byłem pewien, że jeszcze będę. Czy jego można parować? Pewnie nie. Ten miecz nieironicznie wygląda, jakby się go dało sparować i pewnie się nie da. Jestem na jakieś 80% pewien, że się go nie da sparować. O, tego to na pewno się nie da sparować. I nie będę próbował. Albo mam absolutnie okropne timingi, albo Perry tutaj nie wchodzi. Jestem póki co skłonny ku tej pierwszej opcji. Okej, jestem skłonny ku drugiej opcji. Jebać parowanie, nie próbuję. Prosto w tarczę, doskonale. Dobra. Kolego. Nie wiem, że dostajesz połowę obrażeń, ale to wciąż dużo obrażeń. Au. Daj mi chociaż go zripostować, co? O, gdyby to był Bloodborne, to by uzyskał swoje hapeki. O kurwa. Napis? Wiedziałem, że mnie trafi przez ten słup. God damn it. Jeszcze jeden jam? Dobra.
Będę musiał sobie dokupić gemów chyba teraz. Aż zolowanie w tej walce dziwnie działa, jedu. Ja też próbowałem w lewo dolować. Ta tarcza ma hitbox swój własny, o jedu. A, można przez to przedalować na szczęście. Znaczy nie, normalnie tego aż tak nie zauważam. Dużo bardziej narzekam na dolowanie w DS1, gdzie jest w 4 kierunki. A tutaj po prostu kwestia jest tego, że role się mogą tarcze robić. I to jest bolesne. A, to był błąd. O, jeden za dużo. O Boże, chłop z tarczą. I z włócznią. Dobra, przeżyłem. O Boże. Zostanę trenowany. Totalnie. Chciałbym, żeby ten kolega inwadaty da mi spokój. Albo żeby właśnie on nie dawał spoko... O Jezu. O właśnie, żebym mógł to zabić. Hello. Czasami walka na odblokowanej kamerze naprawdę ułatwia rzeczy. Sięgam. Zwłaszcza z przeciwnikami takimi jak ten, gdzie tarcza jest bardzo dużym problemem. Aczkolwiek nie powiem, ten tracking na tym ataku konkretnym też bardzo ciekawie wygląda. Jezu, ależ ta tarcza dziwnie zostaje! Easy, tak jak to łatwa walka? I know, right? Nawet nie blisko? Momentami było za blisko, zdaję sobie z tego sprawę. Chyba potrzebuję ogniska. Dajcie ognisko, plus. I to najlepiej nie ostatni, przy którym odpoczywałem, bo miałbym kawałek do podbiegnięcia. Za duży. To co, czas na najlepszą z okazji? Hej? Ale tylko muszę jeszcze... Bo mam jeszcze jeden hek do zgadnięcia w drugim DLC-ku i chyba teraz się po niego przejdę. Jak tylko wykupię cały zapas life gemów do końca mojego życia. Najszybciej będzie stąd. Zastanawiam się, jaka jest szansa, żebym dzisiaj skończył. Jakaś pewnie jest. Tylko musiałbym się pewnie odrobinę pospieszyć. Idę nie tu, gdzie chciałem. Bo tędy będę doszedł do Aldi. Do Aldi jeszcze nie chcę, do Aldi jeszcze nie mogę. Nie chcę też dzisiaj pić niczego, więc nie mam zamiaru farmić medali.
Tak, cały czas się trzymam, że jeżeli dostałbym choćby jeden medal, to byłby jakiś alkohol otwierany. Po prostu nie chcę. Okej, przyszedłem tu gdzieś, chciałem tylko muszę kolegów przepuścić najpierw. Ciekawe, jak długo zajdzie mi szukanie tego przedmiotu w DLC-ku. Mam nadzieję, że nie jakoś specjalnie. Widziałem na pewno, że muszę przynajmniej do drugiego ogniska dojść, więc nie będzie to jakoś bardzo blisko, niestety. Byłoby za łatwo odrobinę. Z drugiej strony jakaś naiwna część mnie chce powiedzieć, że wystarczy po prostu przebiec. Aczkolwiek mówię, to bardzo naiwna część mnie. Teraz zdaję sobie sprawę, że to jest dość ryzykowne. Nie chciałem ci dawać. Za dużo razy X-a. Po co idziesz do najlepszego DLC? Albo byłem już na najlepszym DLC przecież w Sunken Kingu. Idę właśnie do drugiego najlepszego DLC. Idę po hekta, który nazywa się Dark Dance, którego nie zgadnąłem przy pierwszym przejściu. I z tego co widziałem, to powinien być już nieironicznie, bez pierdolenia głupot, tak jak ostatnio mi się to udało. Ostatni heks, którego mi brakuje. Hello? Oni przeżywają jednego backstaba. Podoba mi się też, że jeden backstab zadaje równo 999 w tej chwili, tak jakbym miał kapne obrażenia. A, to był czar. O lala. Okej, rozumiem. Zawsze możesz zdobyć 50 damage. Czy masz na myśli 50 krytali, że będę dostawał 2 razy więcej? Backstab. By the way. To był backstab. Był to jeden z backstabów w historii backstabowania. Przynajmniej riposty wciąż dużo zdają, I guess. Zacząłbym się martwić, gdybym nie ripostował na hita. A, tu jest zamknięte niestety. Wersja plus 2. Tylko o których pierścieniach teraz mówisz, bo to też jest pytanie. W sumie skoro już mowa o pierścieniach. To może powinien założyć jakiś lepszy pierścień niż ten, niż Covetous Gold Serpentine. Jestem tak, tak, ale to już wiemy, Shin. Ten z ostrzami. Plus 1 mi wystarczy. Right. Right. Okej, okay, było przeciwnika najwyraźniej. Zrobiłem już te plusy. Szybko poszło. Nie powiem. Koledzy. Koledzy. Wbiegłem w to. Nie mogę. Ja w to literalnie wbiegłem. Pomocy. A ten chujek co jeszcze za tarczą stoi. Nie wytrzymam. A te chujki jeszcze przechodzą przez ścianę, z tego co pamiętam. W sensie ich pociski. Będę to robił tak spokojnie jak się da. Bo pamiętam, że przy moim pierwszym przejściu
Zeszło mi tu dużo dłużej niż ustawa przewiduje. Tam nie trafiło. O Boże. Dobrze, dziękuję. Usik. Jeszcze tylko ten, czy jeszcze ktoś został? Zobaczmy po bokach. Tu nikogo nie ma. Okej, czyli chyba tylko ten. Chyba. Upewnię się, czy tu ktoś nie siedzi. Nie. I tam? Tutaj widzę przynajmniej jednego. Jeden tam był po lewej. Nie wiem, czy jeden mi za plecami. Yep. Właśnie coś mi się tak wydawało, że z za plecami. Ulala! To nie jest, czegoś spodziewałem, nie będę komu. Nie. Dobra. This is fine. This is fine. Zastanawiam się, czy on może nie chce do mnie podejść, ale... Chyba nie to radzą. Okej, czyli chcę podejść, jak będę do dwóch na jednego najwyraźniej. Halo? A, bo przystarczy mnie atakował. Zastanawiam się, czemu oni nie atakują zawsze przystarczy w sumie. To miałoby dużo więcej sensu z takiego taktycznego punktu widzenia. A tutaj kolega z góry mnie strzela, to pamiętam, tylko chcę zobaczyć, czy na dole ktoś jeszcze nie siedzi, ale chyba nie. No bo i były jednak ktoś. A, kurde. Au. A. Jeszcze ten jeden. W tym budynku chyba było ognisko, dobrze kojarzę? Czy źle kojarzę? Au, wbiegłem w to. Ja w to dosłownie biegłem. Jak ja to robię? To słyszałem, że idziemy do reniferowej krainy na NG+. Nie, proszę, nie róbcie mi tego. Ja sobie też nie chcę tego robić. Nie, tam na górze na pewno nie, czyli to musiało być na dole, jeżeli już dole się przechodziło. Wracamy na dół. Czyli tędy. Okej, idzie ta trójka. Witam. A, jeszcze kundel tu jest. O, no, 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 no. Hundle, no, no, no. Hundle bardzo, no, no, no. A? To wyszło dużo lepiej niż się spodziewałem. A tutaj byłem pewien, że ktoś z nich jeszcze żyje przez ten wspaniały ragdoll. Hejka. O nie. Czemu też widać się tam w tej sumie? Czemu ktoś chciałby zamykać otwarte drzwi? Że przecież nic nie atakowali? Na. Polala. Proszę, nie rób niczego głupiego. Nalegam. Życie przeleciało mi przed oczami. Bardzo. O, jeszcze żyje.
Już nie? Czasem sobie myślę, że granie takim łucznikiem w sosach byłoby naprawdę fajne, tylko zdaję sobie sprawę jednocześnie, że... zazwyczaj jest za duże ograniczenie, jeżeli chodzi o strzały. Przez co ciężko jest w jakikolwiek sensowny sposób być łucznikiem. Okej, okay, tu jest ognisko. Mam nadzieję, że mają na myśli to ognisko, a nie jakikolwiek inne, bo będę słony. A? Backstop? Nie backstop? Szkoda. Twardzi są, jedzą. No i są znacznie bardziej wytrzymani niż myślałem, że będą. A tych dwóch. Chciałbym się bić z jednym w miarę możliwości. Ach. Jeszcze tego skurwysyna tam nie strzela, proszę. Zaraz tego na dole też ogarnę, ale to teraz kilka. Myślę, że tutaj byłem. Najwyraźniej nie. W każdym razie achievement unlocked za wszystkie heksy. Kolejny do otoczenia. I jeżeli dobrze liczę, to to będzie już wszystko, co mam na tym. Na NG plusie. A pozostałe rzeczy to już tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia przejścia NG plusa i potem tego dojścia do zamku Dunk Lake na NG plus plus. Jak dojdziemy do Dunk Lake na NG plus plus, to już będę miał wszystko. A bo teraz czas na najważniejsze pytanie. Jak szybko można przebiec przez Shine Famana? Czas się przekonać. Weź pochodnie. Na, po to nie pochodnia. Dość szybko, bo to dobra lokacja. Au! To jest zanotowane. A i nie uważam, że przebiec się da dość szybko. A zaraz się okaże, czy nie paplam głupot. W Soulsach bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś chce tylko przebiec jakąś lokację, to idzie to bardzo szybko. A jeżeli ktoś chce zwiedzić jakąś lokację, to idzie to dużo wolniej. Moim ulubionym przykładem jest chyba... jak to chyba jest, coś się nazywało? Profane Capital z... czy możesz mnie zostawić? Z trójki. Gdzie jeżeli ktoś po prostu chce przebiec do Jorma, to jest kwestia, nie wiem, 2-3 minut. Jeżeli ktoś chce zwiedzić całą lokację, robić questline Ziggurda i tak dalej, to można tam...
grubo ponad godzinę spędzić. Ja pamiętam, że przy swoim pierwszym przejściu dosłownie przebiegałem przez ten. Przez kapitol. Dużo was. Za dużo was. Jest to jedna noga, tak nie musi tego oglądać. No tak, ale nawet w tej ścieżce... Znaczy, też jedną rzeczą jest to, że na tej ścieżce do Jorma, jako określiłeś, że tam też można ją... na parę różnych sposobów zabić. On mnie wcześniej nie bił. Musiałem jakoś bardziej bokiem przebiec. Bo ja bardzo często robię tak, że spadam za gargulcem i tam się wychodzi, nie wiem, o dwa pokoje może od tego? Od Jorma? A da się też jakoś bardziej z innej strony to obejść, gdzie to też jednak dużo inaczej się idzie. No, myślałem, że tu się da wejść. Nie to razą. Nie myślałem, że tu będą... Nie myślałem, że na NG+ będą tutaj czerwoni przeciwnicy. Shonji, Fara, do i 2000 XX, kurwa. Literalnie nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewałeś, ale okej. Okay. Ja się tu wyjebię, jeżeli tędy pójdę. Nie będę robił niemądrych rzeczy takich jak chodzenie tędy. Czy ten czerwony NPC mi nie da spokoju? Chyba nie. Nie będę kłamał, to dość spory problem. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce po prostu do Fogate'a dobiec. A to jest mój plan na dziś? No dobra, stąd już przebiegnę. Stąd już przebiegnę. Shonji Faraday 2023. Topione. Typu ze 3 na 3 niższe, 5 na 500 niższe. Można to argumentować, że masz mniej miejsca do obracania i dlatego coś na coś napchodnia, ale pchodnia by mi tu raczej wiele nie zmieniła. To bardziej wyniknęło z tego, że ja nie patrzyłem, gdzie idę, aniżeli z czegokolwiek innego. Bo ja na ogół widzę, gdzie to jest, tylko tutaj po prostu się kompletnie nie skupiłem na tym, ale gdzie idę. Ten jeden NPC niby nie robi aż takiej różnicy, a jednocześnie robi różnicę. Dobra, trzeba się ogarnąć. W tej części trzeba się ogarnąć, nieco zmieniać Shinji. Bawi mnie trochę, że te spuchy nie fajnie wyleczyły. Holy fuck. Powiedzcie mi proszę, czy jak robiłem NG0, to... Czy szło mi to aż tak źle? Nie, no nie ma chyba, żeby szło mi to aż tak źle. Gaming. Czy coś? Nie, dobra. Mam dziwne wrażenie, że ja po prostu na NG0
nie skipowałem tej lokacji, tak jak teraz próbuję to robić. I to jest cały problem. Że jeżeli tej rzeczy się zabija... Inaczej, w tej części, jeżeli się zabija przeciwników, to jest spoko. Że w tej kolejnej części jest dużo łatwiej po prostu przebiec całą lokację, aniżeli tutaj. Więc chyba po prostu wezmę i spróbuję pozabijać te głupie wajzy, przynajmniej do tego miejsca. A wiecie co, jego też zabiję. Chciałbym móc go tak wgnieść w ziemię, że aż się utopi. Ale aż tak dobrze to nie ma. Ja, to jest jeszcze ta jedna mała iza. No mówię, no, jak na spokojnie to tutaj to będzie git. Ciebie zabijemy, stosem się uleczymy. Bardzo podoba mi się, że akurat w tym miejscu jest tak dużo Bloodstainów. Wiecie, tak zupełnie przypadkiem. Lala. Słyszę pocisk. Stąd już powinno się dać w miarę rozsądnie przebiec. Tak, teraz schowamy się za budynkiem i tego gnojka zabijemy. To nie było ogniska, proszę. Nie. Ale to nie trwało długo. Jako zmien 3 na 3 to jest zupełnie też nie dla ciebie. Radę. A kurde. Niepotrzebnie chciałem ten. Niepotrzebnie chciałem przebiegać przez nich. Mek, teraz to do wyjebki. No, Fordlen, kopę lat, stary. Jak już tu jesteś. O, chodź się pobić, I guess. Słyszę magiczne pociski, nie podoba mi się to. To był bardzo przyjemny odgłos uderzenia kosą o tarczę.
Nie będę kłamał. Satysfakcjonujące. Ona żyje! Ale to coś nowego. Zawsze szczęście. A ma z tymi chapekami. Jednak zachowane resztki dumy, ale tylko resztki jej. Resztki dumy to ja będę miał jak przejdę przez szajnę Famana. Nie chcę iść po Dragonidera. To jest to, co powinien robić. No. Zastanawiam się, czy da się. To nie wygląda, by się dało tędy przejść. Kompletnie nie wygląda, by dało się tędy przejść. Czy one są przyciągane do ognia? Czy Oxide mnie chciał solować wcześniej? To trochę wygląda, jakby one były przyciągane do ognia. Note to self, nigdy więcej nie stać Oxide'a. Nie no, śmieszkuję, żeby nie było. Po prostu mam wrażenie, że często twoje rady z jednej strony są dobre, z drugiej strony potrafią bardziej zaszkodzić niż pomóc, że się tak wydarzy. Boże, jeszcze ten skurwiel z maczugą do mnie idzie. Hej. Fajne, bo dzisiaj pogoda to dzień. Ja właśnie tak byłem dzisiaj w bluzie i było tak pomiędzy, że jeżeli wyszło słońce, to było za ciepłe, jeżeli nie było słońca, to było za zimno i to jest moja absolutnie znienawidzona pogoda.
Bo tutaj wychodzi na spacer, odrobinę się zgrzeje. Jak już się zgrzeje, to zdejmie bluzę. Po zdjęciu bluzy się okazuje, że jest za zimno. I chuj wie, co z tym zrobić. Jebana snajperka, holy fuck. Nie, no, to jest akurat moment, w którym chciałbym pogratulować, bo ze snajpieniem przez taką szczelinę pociskiem jest osiągnięciem. Sosy dwa mają jeden wielki problem z przebieganiem lokacji jako tako. Że wchodzą z Foggate'a. Nie jest się niewrażliwym. Więc jeżeli akurat tak się złoży, że goni nas horda przeciwników. To jest spora szansa, że wyrwie nas z wchodzenia do nowej miejscówki. Dlatego często gęsto takie przebieganie, jakie robię, jest nieoptymalne, że się tak delikatnie wyrażę. Wyobraźcie sobie ten mem, gdyby się okazało, że one mnie jakoś, nie wiem, prawie że instakillują tym swoim zamachnięciem się laską. Absolutnie nie jestem w stanie w to uwierzyć to, trochę, ale byłoby to co najmniej dziwne. A tyle do niej przebiec. Boże. Chcę ją zabić, a potem będę się martwił całą resztą. Tutaj jestem bezpieczny, więc mogę kolegę pobić. Właśnie, czy ja nie mogę po prostu tędy przejść? To też nie mogę. Czy coś mi to daje? Chyba nie. Ale na pytanie, czy mogę, odpowiem tak, mogę. Mogę na przykład ją zejść od tyłu. I teraz bez pośpiechu na spokojnie pójść do tych chujów. Jeszcze jakby ich pojedynczo to wyhaczać, to już w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy. Wyobraźcie sobie tak teraz założyć po prostu jakiś łuk i ich odstrzelić. To nie brzmi jak wspaniały pomysł. Byłem pewien, że się do wody wpierdolę. A tam jest jeszcze jedna. Nie ukrywam, stanowi to drobny problem. I to bynajmniej nie umiejętności. Proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz. Jakim cudem na NG0 przeszedłem tą lokację bez absolutnie żadnego problemu? Cześć, Biki. Skąd ta niepocieszona mina?
Bo zazwyczaj tak odbieram kompletny brak uśmiechu. Pewnie się. Nie pierwszy i nie ostatni. Zwłaszcza patrząc na to, jak dzisiaj mi idzie przechodzenie tego. Jak dzisiaj mi idzie przechodzenie tej wspaniałej lokacji. Oli! Fuck! Już myślałem, że powiesz Bloodborne'a. Bloodborne'a to ja bym pograł na Steamach, ale jednocześnie wiem, że nie będzie mi to dane w najbliższym czasie. Chyba, że ludzie z jakiegoś przeklętego powodu chcą oglądać streamy zaczynające się gdzieś o 10. Znaczy nie wątpię, że jacyś chętni by się znaleźli, ale jednocześnie wiem, że nie będzie ich specjalnie dużo. Stupid, I know. Don't worry. Never claimed otherwise. Just a tiny bit of skill issue. Dlatego wypadałoby w końcu wyłączyć mój skill issue. To jeden HP zawsze mnie denerwuje, kiedy się dzieje. To jest czemu przeżywa na jednym HP-ku? To nie, to kwestia nawet, prawda? Najbardziej bym kwestionował, gdybym tutaj jeszcze czymś się bezwał. To mnie ewidentnie trafiło. Interesujące. Wydawało mi się, że nie ma chuja, żeby to mnie trafiło. Chciałem sprawdzić to nowe anime. Ale powiem tylko tyle. To, co chłop planuje, a to, co chłop osiąga, to są dwie zupełnie różne rzeczy w tym anime. Więc potraktuj to jak chcesz. Bo to jest taki bardzo klasyczny fanserwisowy animiec. Przynajmniej póki co. A było ile? Dwa albo trzy odcinki. Hello. Nie opowiedz mi, że fateluję. Spokojnie. Może to była metoda. Po coś mam te strzały?
Kamil Desa, hello. Mam straszny sentyment do tej gry, pierwszy Dark Souls. Pół żartem powiem, że trochę współczuję. Bo można zdecydowanie zacząć od lepszej części. Chciałbym zdjąć ten cholerny łuk. Żeby nie facolować. O Boże, on przestarczy mnie bił. Z drugiej strony, jeżeli oni tu idą, to ja się mogę wpierdolić do wody. To brzmi jak idealny plan. Jak mi się gra? Jestem na NG+ i jestem w jednej z najbardziej wpływających lokacji w grze. Możesz się domyślić, jak świetnie mi się gra. Boże, ich jest tu jeszcze więcej. Ja zaraz padnę do wody. Coś czuję? Wow. Moje HP, moje HP. Au. A gdyby tak po co ich przebiec? Bo teraz już powinno się dać. Albo i nie? Tym razem mnie nie pobiją, zanim wejdę. Zanim wejdę, podkreślam. Pobiją mnie jak już wejdę, ale to nic samo. Ach. Znaczy, generalnie uważam, że DS2 jest bardzo specyficznym miejscem do odpoczynania swojej serii. Jeżeli chodzi o sosy. Bo jest to gra, która jest najbardziej odcięta od pozostałych, że tak to ujmę. Nie wiem, jak to lepiej określić. Chodzi mi o to, że powiedzmy DS1 i DS3 są dużo bardziej ze sobą powiązane fabularnie. DS3 jest... Ja się zawsze śmieję, że DS3 jest listem milostym do DS1. Plus... Mimo wszystko wydaje mi się, że DS3 i DS1 są bliższe gameplayowo sobie. Demon's Souls wyszło wyłącznie na PS-ki, to prawda. W dodatku akurat na te PS-ki, do których ja w tej chwili dostępu nie mam. Aha, jest to Solmas. Czy ja mogę tędy przebiec? Po prostu pytanie. Ja z Soulsów zdecydowanie najbardziej lubię trójkę. Na pytanie, czy wolę... kolega mnie będzie bił mocno. Na pytanie, czy wolę Elden Ringa, czy DS3... Ale to bym się musiał chwilę poważnie zastanowić. Chcesz mi odpaść do wody? O kurwa. On nie chciał odpaść do wody. Wiecie co? Chyba go zignoruję. Chyba po prostu chłopa zignoruję. Tak chyba będzie bezpieczniej. Elden Ring jest ogromny, ale jednocześnie to nie jest tak, że znaczącą część Elden Ringa trzeba zwiedzać. Więc Elden Ring powiedziałbym, że jest tak ogromny, jak gracz chce, żeby był. Że jeżeli ktoś nie chce mieć takiego open worldowego doświadczenia, to absolutnie nie musi, holi, tak? Nie zostanę zabity przez Simon w dronk tym razem. Hej? Hej?
Na pewno nie, jak przypomnę sobie, jak się z tym głównym walczy. Raz, dwa. Okej, czyli dwa dodatkowo. Dobrze pamiętam. Co on buffa? Czy to nie jest jakoś tak, że. Wydaje mi się, że ktoś o tym jakiś czas temu mówił, że. O Boże! Święty! Że. Demon of Song używa tylko jakichś konkretnych ataków na. Swojej pierwszej walce, tak jakby. Że jeżeli walczymy z nim któryś raz, to będzie używał większej ilości ataków. Nie, to strasznie chujowość tego unika. Albo tak jak mówisz, po prostu dostał buffa na NG+. No i to byłaby ciekawa mechanika. Jezu Chryste. Że bossowie mają inne movesety na NG+ach. Taka zachęcająca gacze do tego, żeby robić NG+. Raz, dwa. Bo tak to jednak zazwyczaj NG+y są takie bardzo niejakie. Holy fuck, myślałem, że na skałkę skoczył. Okej, udało mi się tego uniknąć po raz pierwszy dzisiaj. Dążę? Nie. O, jeden atak. Okej, udało mi się na tym przejściu nie zginąć od Seamana Donga. Więc zrobimy postęp, znany też jako progres. Co sądzicie o nowym Baldurze? Nie będę kłamał, w Baldurach nigdy nie siedziałem. Więc tutaj jako taka ciężko nic stwierdzić. Cokolwiek. Jestem raczej JRPG-owcem aniżeli W albo CRPG-owcem, zależy jak to woli. Olala. A gdyby tak nie wypierdalać się w miejscu, z którego bardzo okropnie się będzie wracać potem? Nowe Divinity. I mean, jeżeli nowe Divinity, to wydaje mi się, że mało osób by miało do tego pretensje, bo Divinity było bardzo ciekawym doświadczeniem. Widziałem trochę niedźwiedzi. Ja się zawsze staram nie traktować się jako, że gra ma jedną rzecz i na podstawie tego już jej nigdy nie tknę. Zwłaszcza jeżeli ta rzecz jest kompletnie opcjonalna. Zresztą zazwyczaj jestem za tym, żeby było jak najwięcej możliwości. Po prostu jeżeli ktoś czegoś nie chce robić, to niech tego nie robi, da. Zwłaszcza. O Boże, odjechałem winy na górę. Zapewne. A chyba nawet wiem. Mogę wiedzieć, do którego się odnosi. Aldia! Nie przeszkadzaj. Daj mi usiąść przy ognisku, to jest. Pes, 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 ognisko, pes. We shall meet again. My nigdy. Zawsze coś za Aldi. Nie lubię Aldi jako sklepu. Taki, ja zawsze się śmieję, że to jest budżetowy Lidl. Gdzie Lidl i tak dla mnie nie jest jakimś super sklepem.
Czy jego da się z boku dodatkować? Nie. Ależ może jednak. Może jednak. Ja nie usiadłem przy tym ognisku, by the way. Wiem, że mam live jammy, ale chyba nie czuję się na tyle komfortowo, żeby to robić na samej jamach. Zresztą co do tego social linka, to ja mam bardzo kontrowersyjne zdanie. Tego lepiej nie wypowiadać. I w ogóle. Ja i kontrowersyjne zdania. Wybierz dwa. Dosłownie. Open up. Otwieraj. Otwieraj! 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 Okej, otworzył. Jaka jest szansa, że coś mi tutaj planszotuje? Planszotuje to nie, ale zadanie przyzwoicie dużo, najwyraźniej już jak najbardziej. Często streamujesz? Normalnie streamuję w poniedziałki, środy i soboty. Najbliższy tydzień będzie niestety pod tym względem nieco ograniczony, bo czynnik niezależny ode mnie. Harmonogram mamy wpisany pod streamem i powinien być w tej chwili aktualny. Jakby cię interesowało, co jest streamowane jako tako, bo nie streamuję tylko Souls of, ale też inne rzeczy. 17 lat, on 10. Nie. Będę szczery, że nie pamiętam w tej chwili, na ile oni rzeczywiście, jak to się ładnie z angielskiego mówi, konsumują swój związek, a na ile to jest, że zaczekam. Jeżeli to pierwsze, to kategorycznie jest to okropne i się zgodzę. Jeżeli to drugie, to jak whatever. A tu było ognisko. Którego nie zgadnę, bo nie szkielety biją. Dzięki za iframe. Tak jest. I mean, ja to patrzę bardziej z perspektywy, że ten, że dzieciak jest zauroczony i jak dorośnie, to czemu nie? Byłem pewien, że przedzwoniłem, by the way. Nie no, oczywiście, że jest znacznie mniejsze to, i tutaj się wykłócać absolutnie nie będę, żeby nie było, tak? Zresztą for the liker to różnica wieku... Jest bardzo mało różnic wieku, gdzie będę uważał, że coś jest problematyczne. No, nie spadowałem. Okej, sztyletów nie umiem padować, bo są za szybkie. Rozumiem. Chłop nie memuje. Drugi chłop też nie memuje. Tak. Ja mam przewagę zasięgu. Czas ją wykorzystywać. Nie muszę wszystkiego padawać. Chyba. Weź 30, 10, 11. Znaczy nie wiem, może jestem skrzywiony bardzo mocno, ale ten. Ja to bardziej widzę w kategoriach jakiegoś takiego 10 zauroczenia się. Komu się nie zdarzyło, że się zauroczył kimś za dzieciaka, czy coś? Niektórzy z tego wyrastają, niektórzy. Nie. Tego nie wyrastają. Więc jeżeli tak jak mówisz, 23-30 ci nie przeszkadza, to nie dobrze można powiedzieć, że ten. Że może jak dorosną, to też to samo będzie.
Nie jestem pewien, czy chciałem to robić. No, może chciałem. Tutaj było ognisko. A tutaj była dźwignia, z tego co pamiętam. Bo to już jest przejście do warsztata i tutaj... Tak, tutaj jest dźwignia. Dobra. Teraz trzeba zignorować absolutnie cały pokój, bo... Nie wiem, może z raz w całej mojej historii przychodzenia sosów dwa mi się zdarzyło, że nie przebiegałem tego pokoju na chama? Tylko zazwyczaj robiłem to bardziej z tyłu, więc mam nadzieję, że to mnie nie udupi teraz. A, jest okej. Okay. Cześć, warsztat. Sięgam, jeżeli chodzi o kreatywność bossów. Dark Souls 2 to najlepsze sosy, jakie istnieją. Au. Humanoidalny przeciwnik trzymający broń w swojej prawej ręce. On mnie wybuchnie. Więc pozwolę sobie się odsunąć. No bo i nie, wybuchnie. Źle pamiętam. Nigdy nie pamiętam, które przeciwnicy wybuchają przy tym. Przy buffowaniu, a którzy nie. O, a stamina. Ode mnie przesadziłem. Boże, najgorsze jest to, że ja tutaj nawet rolować momentami nie muszę. Pójście, ja nawet nie roluję. Tutaj nie byłem pewien, ale też wydaje mi się, że mogłem bez rola to zrobić. A to mnie z kolei trafiło, to mało. Cóż za walka, panie i panowie. Ups, nie wlecona. La 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 la. Cześć, Wendik. Proszę, nie bij. Wendika nie chcę bić. Mam problem z biciem Wendika w tej chwili, w sensie czy ja chcę go bić, czy nie. Bo to jest taki trochę... Lubię walkę z Aldio, lubię muzykę walki z Aldio, ale jednocześnie... Czy ja chcę sobie dodawać jeszcze roboty? W sumie takie, no nie, nie chcę. Tobi gaz, Aldia to i tak. Znaczy, Aldi już robiłem na tym, na NG0 w sumie. Więc... Nie czuję się zobowiązany do robienia tego na NG+. Chyba, że nie wiem, coś się magicznie zmienia na plusie, ale nie wydaje mi się. A w sumie, skoro już mowa o rzeczach. Wydaje mi się, że nie było ci akurat na tym streamie, kiedy kończyłem. Czy ja jestem w swym ognisku? Za każdym razem idę do złego ogniska. Holy fuck. Jak ja to robię? Jako, że nie chce mi się walczyć jednocześnie za Shanzo i z dwójką chujów, to po prostu teraz sobie ogarnę oczy Defendera. Pięścień, pięścień, pięścień.
FBI open up. On się nie budził? Wydawało się, że on się budził na tym. Okej. Okay. Nie wiem, nie rozumiem. Wow! Jestem memowany. Wciąż nie aż tak mocno memowany jak w Bloodborne, nie? Gdzie Bloodborne bardzo intensywnie mnie memuje z visceralami. Sejk, wiem, że też ostatnio narzekał trochę na viscerale mi na piwie, ale... Przysięgam, jeżeli będą jakiekolwiek znaki, to je biorę. Jest dużo ganków, których nie lubię, ale ten jest dość wysoko. Jaki są, doskonale. Aczkolwiek takiego graczowego znaku, to ja już mat czasu nie widziałem w sumie. Benhard. Benhard. Okej. Okay. Nie jest gadne, nie da się jej parować, prawda? Okej, okay, tak to na pewno się nie da parować. Muszę przestać robić głupie rzeczy. Kocham ganki. Kocham ganki niezależnie od gry. Dosłownie w każdej istniejącej grze From Softu uwielbiam ganki. Czemu on się nie budzi na NG+? To mnie zastanawia. Tak się zastanawiam, czy... Nie no, musiałem spartolić timing, bo... Nie wmówicie mi, że ich się nie da parować. Zacznę się bardzo martwić o to, co można parować, a co nie. A mniej, to wciąż lepiej niż DS1, ale... Tak, mam dzisiaj wielki hate boner na to... ten strażnik, który jest przed bramą do Watchera Defendera. Bo jeden tam na NG0 się zawsze budził, jak tam przebiegałem, a teraz nie chciał. Wracając do rozpoczętej myśli, mam dzisiaj wielki hate boner na to, że w DS1 się nie da parować prawie żadnego bossa. Dzięki, Benhard. O Jezu, dostałem 12 hitami. Parowanie jest znacznie trudniejsze. W sumie. Nie powiem, że nie jest, bo skłamałbym. Zawsze, że Benhard mi za długo nie pomoże już. Au. Au. Się udzieli?
Zobaczyli, że piję susy. To był mój koniec. Okej, da się spadować. Ale bez tej prosty. I dodatku na nie jakoś specjalnie długo. To sobie mnie specjalnie nie dziwi. Ale to zawsze blokowanie ataku, I guess. Benefel zaraz mi padnie. Yep. Okej, czas zrobić tę walkę takich pambów. Szkoda, I guess. Obedwa. Excuse me. Ow. Ow. To jest klasyczny przykład, dlaczego nie znoszę ganków, bo bardzo często nie ma po prostu czasu na to, żeby zaatakować drugiego przeciwnika. I nie jestem pewien, czy... Jeden z mniejszych ganków, gdzie na to nie narzekam, to... Holy fuck, ale zostałem złapany na dolu. Gdzie na to nie narzekam, to... Lida. Druga faza. I wiadomo, rzeczy typu Lothian, Lothic też nie liczę. Bo ich traktuję tak naprawdę jako jednego bossa. A tak, jeżeli mamy dwóch osobnych bossów, to naprawdę ciężko im wskazać takie walki, które lubię. Coś tam z Kishu, Git Good i w ogóle... Bardzo często takie walki są zaprojektowane tak, że nawet się nie da odseparować przeciwników od siebie, więc trzeba liczyć na to, że akurat AI zdecyduje, że dobra, teraz nie atakuje, albo coś na deseń. I dlatego tego typu walki są dla mnie zawsze niefajne, bo mam wrażenie, że nie do końca ode mnie zależy, czy akurat mogę wyprowadzić atak, czy nie, tylko od tego, czy o dobre się wylosowało. A Bernhard okazał się mało przydatny, więc spróbuję bez. Jestem pewien, że nie pożałuję tego. Holy fuck. Oni sporo biją. Oni biją znacznie więcej niż myślałem, że biją. Okej, czy jego się da parować? O tyle dobrze. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że niby przeciwnik jest po ataku, niby powinien móc go zaatakować, ale ten drugi stwierdził, że akurat teraz się aktywuje i no nie czuję, że popełniłem błąd podejmując decyzję o wykonaniu ataku, ale no, well, zostałem zaatakowany. A też nie uważam, żeby Soulsy były grami, gdzie wymagane powinno być parowanie do wyrobienia sobie okienka. Takich jak tutaj sobie robię okienko właśnie parując. Przy czym, no jak widać, nawet parowanie nie zawsze spełnia swój skutek. Aha. A propos, sparowałem i wyszedłem na tym gorzej niż unikając.
Nie, nawet jeżeli pokażę ci, nie wiem, Ornstein na Eastmoga, czyli najlepszy gram w historii gamków i w ogóle, to też nie czuję, żeby tam było to jakoś duże powiązane. Jasne, są te filary i w ogóle, ale to wciąż nie daje mi takiego poczucia, że mogę ich w miarę bezpiecznie atakować. Zwłaszcza biorąc pod uwagę teleportującego się kolegę. Ależ on krzywo idzie, what the fuck? Muszę się przerzucić, bo hapeki. A tej kurwy to nawet nie do końca warto parować, tego co widzę, bo ma bardzo krótki timer. Zdążyłem. Pojedu. Estus dla bezpieczeństwa? We dwójkę mnie gonią. Jezu. Kiedy ja mam ich atakować? Czasami w ogóle mam wrażenie, że oni wiedzą, na kim jestem w danym momencie zlokowany i na podstawie tego wybierają to, kto atakuje. Takie odnoszę dosłownie wrażenie. Ulala. Koniec nowowania. Powiedziałem coś. O, come on! Aha, okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Nienawidzę ganków. O Jezu Chryste. O, skill issue. O, git good. Tak wiem. Zdaję sobie sprawę. Uwierzcie mi. A narzekanie jest jako taka proszę, więc pozwólcie mi ponarzekać. O, są ludzie, którzy sobie radzą. Popatrz, jak oni sobie radzą i czegoś się od nich nauczy. No nie macie raty. Zdaję sobie z tego sprawę. Czy Solsy dwójka w porównaniu do innych gier ma aż tak dużo ganków, jeżeli chodzi o bossów? Bo jeżeli chodzi o lokacje, to naprawdę mam wywalone, żeby nie było wątpliwości. Zastanawiam się w kwestii bossów, czy naprawdę jest ich aż tylu w porównaniu do innych gier. Bo wiem, że to nie pierwszy raz, kiedy z tego memujesz i po prostu tak się zastanawiam.
Mam ochotę powiedzieć, że nie, ale jednocześnie musiałbym chwilę przysiąść nad poszczególnymi botami. Chciałbym, żeby Bernhard miał tarczę. Benhart mi padł, doskonale. Ulala. Jedno pery. Dwa szczury, tenorsy, gangs, was, Sun King, Kinga, Gargulsa, dwóch Dragonidów, Sentinela, Prowling Magus, Looking Glass Knight. Dwóch, trzech bossów, Ivory King. Czej. Nie jestem pewien, na ile liczysz Ivory Kinga jako gang, szczerze mówiąc. Bo... Czy można mówić, że sam boss jest gankiem? Jeżeli po prostu najpierw zabijasz już przeciwników, a potem ten... A potem jest boss. Jest conditional gankiem. W sumie tak, racja. Bo możesz nie przyjść z tej z rzeczami i wtedy. True that. Jeszcze skeleton lordsy. No nie, to rzeczywiście jest tego. Jest tego więcej niż myślałem, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że o części rzeczy kompletnie nie myślałem, jak na przykład o tym, o Looking Glass Knightie nie myślałem w kategoriach ganku kompletnie. To mnie jeszcze trafiło. Nice. Knife. Knife. Tak się zastanawiam, jak to w innych grach wygląda w sumie. Ale na pewno będzie mniej. Cuda. No i wiadomo, że liczymy tylko właśnie ich bossów, a nie takie rzeczy jak podwójnych pursuerów, tak? Bo to też można odbiery liczyć jako pseudobossa. W sensie tych dwóch z Anglii, których dzisiaj przypadkiem wyhaczyłem. Nie, bo TS trzyma zdecydowanie mniej ganków, jak teraz o tym myślę. No można w ogóle potraktować DS3 jako ganki drzewo.
Dikonsów, Abyswoczesów, Volnira, Pontifa, Loriana Lotrika, od biedy, jeżeli chcemy się bardzo czepiać. Demon Prince, hehe. Znaczy, no wiem, że Lorian Lothric to nie jest gank, ale jeżeli bardzo się ktoś chce czepiać, to pewnie można, holy fuck. Obu bossów Zoriandel, Demon Prince. Half-Fate. Też jest gankiem. Przecież nic nie biorę, Agnacie. Nie powiedziałbym. Half-Fate jest conditional gankiem. Nie musisz być aggro giganta. What? 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 Cześć, co kurwa? Cześć, czy ja jestem pijany, czy mówimy o dwóch różnych walkach w tej chwili? Z Half-Lightem? Mam na myśli tą walkę, gdzie ty możesz być przyzwany jako boss. To jest praktycznie zawsze gank, chyba że z jakiegoś powodu jesteś turbo OP i zabijesz strażnika na hita, ale nie wiem, czy to jest wykonalne sensownie w sosach trójce. Nie, chodzi mi o to, że ten, że masz Painting Guardiana plus tego. Plus Speed of the Church. Albo gracza. Painting Guardiany są rzeczą i są bardzo wkurwiającą rzeczą, bo z tego co pamiętam, one healują. Volnira w sumie nie policzyłeś u siebie, to też jest efektywnie gank, bo są szkielety. Nawet jeżeli on sam je zabija. Jezu Chryste. Wow, zostałem strainowany z Luzera. Przez to, że atakowali mojego Samona. Bo z tych czterech głównych bossów tylko ten, tylko Abyswoczelsi są gankiem jako tako. Mówienie o pierwszej fazie Namelessa, że jest gankiem, to bardzo duży mem, bo bossowie nie atakują niezależnie od siebie. Więc to w ogóle nie wchodzi w rachubę, tak samo jak Lorian Lothric. Też nie jest gankiem. Też niby paru jest, tak? Mniej niż w dwójce, to prawda, ale to też nie jest tak, że gra jakoś kompletnie stronie od tego. Przy czym jakoś nie wiem, zawsze
przeciwników typu, nie wiem, jeden boss i horda małych nie traktuje aż tak bardzo jak ganków, rzeczywiście na przykład dwóch bossów takich tutaj jest. I czemu sobie z nimi poradzić nie mogę, to mnie najbardziej zastanawia. No też jeżeli dobrze pamiętam, Pontiff na przykład jest tak zaprojektowany, że jego klon atakuje. Czy mogę podnieść swoje dusze? Że Pontiff jest tak za. Mój święty Boże! Że jego klon atakuje głównie wtedy, kiedy on, więc to też. Inna sprawa. Demonizing City. Ja do Demonizing City mam. Spore zażalenia, ale to inna sprawa. A, weszło pełne 5 hitów. Ale tutaj też wchodzi to, że ja po prostu bardzo nie lubię ganków. To on właśnie. Wow. Wyobraźcie sobie myśleć, że można użyć Perry jako mechaniki do zadawania obrażeń. Chłop sobie po prostu odskoczył po tym, jak został zestunowany po spadowaniu. I te meme. Kurwa, myślałem, że może się tam weźmie i zjebie. O, nawet nie wiedziałem, że oni tak mogą. Nice. Mam dość tej gry na dzisiaj. Żegnam was do nie wiadomo kiedy. Trzymajcie się, po. Cześć.